Dobry! Dzień dobry! Jesteśmy na wizji Łukasz Kaca i Sławek Grak. Witajcie na live serii Changemaster, na live, w którym już od dwóch spotkań mówimy o relacjach. Tak relacjach jest. Relacjach i o związkach. Tak jest, już od dłuższego czasu myślimy ze Sławkiem o takim temacie, żeby zrobić coś więcej z relacji i zaczynamy właśnie od live'ów i od waszych pytań, od waszych rzeczy. Dzisiaj live pod tytułem 10 killerów związków. Temat, który wypłynął przy ostatnim live, który był chyba też w poprzedni czwartek, to tak, było. Tak, dokładnie. I poprosiliście nas o temat związany z tym. No, daliśmy wam wybór. Daliśmy wam trochę ograniczony, wybór. Cztery tematy, ale niemalże jednogłośnie. Decydujcie, że ten temat, killerzy związku, to jest to, o czym chcecie usłyszeć. Tak jest. Więc dzisiaj trochę sobie o tym porozmawiamy i dzisiaj będziemy jakby poruszać właśnie temat związku. Dajcie nam znać, czy wszystko dobrze słychać, czy wszystko dobrze widać. My się pozwólcie, tylko technicznie odpalimy tutaj, żebyśmy my sami widzieli, czy nas dobrze słychać. To prawda. Napiszcie, kto jest z nami. Jeśli ktoś już jest z nami, którzy dołączacie. Bo widzę, że dołączacie, my sobie tylko odpalimy komentarze. O właśnie, żebyśmy mogli, wiecie, być z wami na bieżąco i widzieć. Trochę się śmieję. Cześć Marta. Cześć Angelika. Wszyscy są. Widzę, jest tutaj już. Słuchajcie, no to już się śmieję, że trochę zrobimy z tego cykliczny program. Czwartki ze związkami. Czwartki. Jakieś były obiady czwartkowe, teraz są kolacje na kacu. Nie wiem, czy... Brakiem. Wszystko okej, Marta napisała, super. To bardzo się cieszę. Jeszcze ci, którzy są u Sławka już, bo jest trochę ludzi, dajcie znać. Cześć Angelika, dajcie znać, jak to wygląda u Sławka. No właśnie, bo w technicznie nie wiecie, my tu mamy, jesteśmy w dwóch miejscach. Tak, my jesteśmy, Łukasza jesteśmy. Cześć tutaj, a tu i tam jesteśmy u Sławka. Cześć. To jest bardzo ciekawe rodzaje techniczne, ale chcemy, żeby dotarło do jak największej ilości osób, bo mamy dla was naprawdę fajne jakości wiedzę. Więc jeżeli mamy taką możliwość, że spotykamy się, że udaje nam się spotkać z Łukaszem, bo to nie jest łatwe. Ja jestem tuż przed szkoleniem siedmiodniowym Łukasz. Ja jestem po maratonie 4 dni szkoleniowych, wróciłem wczoraj w nocy też, także... W zeszły weekend w ogóle razem szkoliliśmy w jednym, osobno, ale w jednym miejscu. Dokładnie. Ciekawie się ułożyło. No właśnie, to takie u nas sympatyczne rzeczy ostatnio się dzieją. A co u was dobrego, słuchajcie? Właśnie, jak nam tydzień, bo to już zbliżamy się, czwartek to jest mały piątek, więc zbliżamy się. Cześć, dobrze słychać, super. Dziękuję, Julita. Co tam u was słychać? Jak w ogóle jakie plany na weekend? O, to jest w ogóle, to powinno być pytanie a propos związków. Jakie macie plany na weekend? Co będzie ten... Ja sobie klikam. Ja już też jestem. Słuchajcie, mamy naprawdę dzisiaj dla was, no tak stwierdziliśmy ze Sławkiem, że mamy naprawdę sztosa, tak się nie chwaląc, ale generalnie siedzieliśmy obaj nad badaniami, nad różnymi rzeczami i dużo żeśmy poczytali. Plus skonfrontowaliśmy to z naszym własnym doświadczeniem. Czasem się nie zgadzamy z badaniami, bo nie ze wszystkimi się pewnie będziemy zgadzać. Bo czemu by nie? Jesteście najlepsi. Dzięki Mariusz, o cześć Mariusz. Dzięki. Słuchajcie, nie macie pojęcia, jak ciężko jest wybrać 10 killerów tak. związków. To znaczy my sami pewnie mamy z Łukaszem więcej killerów, więcej tych zakazanych, tak, łączek, poszukiwanych. Tak, dokładnie. Natomiast więc wybierzemy dla was dzisiaj 10 z tych, które znaleźliśmy, mamy ich sami 4 razy więcej, czyli mamy ponad 40 killerów związków. Bierzemy tych, którzy naszym zdaniem są... Mamy takie różne typy. Niektórzy z nich są po prostu największe. Oni przychodzą, robią jeden strzał. I po temacie. Cześć chłopaki, cześć. Cześć Ola. Ola była z nami na Wośpie. Nie wiem, czy kojarzysz. A, pamiętam. Cześć. Ola ze mną spacerowała na scenie. Z Asrysanem robiliśmy. O proszę. Widzisz, no to tym bardziej. Cześć. Ale są też tacy, którzy słuchajcie, są tacy niepozorni. Oni przychodzą, ci killerzy i tak po cichaczu. Zaprzyjaźniają się, wchodzą w ten związek, są sobie z wami, jedzą za wami śniadanie i tak po kolei podgryzają ten związek. Więc wybraliśmy różne typy. Bardzo różne typy, tak. Nie będziemy dzielili dla was, po prostu pokażę wam 10 killerów związków, którzy naszym zdaniem najbardziej niszczą, rozwalają, przeszkadzają w związkach. Oczywiście też nie będzie tak, że my wam tylko podamy na sucho. My przegadamy te tematy, powiemy, co z nimi zrobić, jakby zapobiegać, jak uciekać przed tymi killerami, jak ich nie wpuszczać do domu w zasadzie. Na tym się chcemy skupić, więc przegadam oczywiście wszystko też fajnie, jeśli by się odbywało przy waszym udziale, więc zadawajcie pytania. Jeśli się nie zgadzacie, to się nie zgadzajcie. Jeśli chcecie podyskutować, to dyskutujmy, to będzie fajne dla nas, bo może macie własne doświadczenia, może uważacie, że coś nie jest killerem, albo uważacie, że coś killerem może być. No właśnie, dzielcie się, słuchajcie, bo to jest temat, o którym większość z was wie, większość z was się spotyka, miała w swoim życiu, miewa, ma do tej pory. I to nie jest nalicytowanie się, kto ma więcej, bo kto nie ma. Ja, jak masz świetny związek, to super, gratulacje, ale może coś wyciągnąć z tego, albo ostrzeżony unikniesz czegoś, co mogłoby się u ciebie wydarzyć w tym związku. Więc to jest po prostu
dla ciebie lista zagrożeń, lista potencjalnych typków i typiarek, którzy chcą przyjść ten związek tam ponaparzać. Ale wy macie też swoich. Wy część z nich w ogóle przeżywaliście, więc tych killerów była. Może ktoś z was po prostu wspomni, tak, właśnie ten tak, killer to mi rozwaliło, tak. Rozwalił mu związek. Słuchajcie, jeśli jest, na przykład wiecie też, że niekoniecznie personalnie, ale na przykład wiecie, że ktoś nie ogląda, a myśli sobie, kurczę, rozmawiałem o tym z kimś ostatnio i stwierdziłem, że może faktycznie, to puśćcie mu gdzieś tam, jeśli uważacie, że to będzie dobry temat. A tych 10 killerów to wybraliśmy dlatego, że przy okazji ostatniego live'u wymyśliliśmy 3 tematy i zdecydowanie, w zasadzie zdecydowaną większością głosów wygrał temat killerów w związku, więc jeśli teraz oglądasz to, ale wiesz, że ktoś komuś by się to przydało albo fajnie było ten, puść mu to dalej. Prześlij to, udostępnij to, polajkuj nam to, to się wyświetli większej ilości osób. Jest szansa, że dotrze to do jakiejś większej ilości osób, a na tym nam zależy, bo generalnie to jest trochę tak, że związek, niezależnie czy to będzie związek, relacja damsko-męska, męsko-męska, przyjacielska, rodzinna czy jakakolwiek inna, dotyczy nas wszystkich i super by było, gdybyśmy po prostu mogli podnosić wam jakość związków. To jest naszym celem i naszą misją, moją i Sławka. No i to byśmy chcieli dzisiaj z wami zrobić. Choć nie wykluczamy, że dzisiaj ci killerzy pasują do każdego rodzaju relacji, jaką masz. Ale zdecydowanie. Też ojciec czy rodzic, dziecko, ale zdecydowanie skupiamy się z Łukaszem na temacie związków, ponieważ o to też nas najbardziej pytaliście i chyba najbardziej dotykalne jest, takie najbardziej bolące, zwłaszcza w tych tematach, i najbardziej potrzebne w tych tematach partnerskich, tak, związkowych. No to co? Lecimy, tak, dokładnie. Dzisiaj pędzę robić, jutro tak, robić 10 dni. Słuchajcie, Sławek jutro zaczyna praktyka. Jeśli ktoś nie wie, o co chodzi z praktykiem, to... Praktyk NLP. Ale znaczy ja chciałem sobie, widzisz, że praktyka to wchodzi sobie na Polską Akademię NLP, albo z udostępnienia gdzieś tam sobie wyklika i patrzy, to chodzi o praktykę NLP. Jutro Sławek zaczyna 10-dniowe naprawdę sztos szkolenie, także... Łukasz był kiedyś, lata temu jeszcze. Och, naprawdę, nie 7, wiem. 6. Jakoś tak. Nie o tym dzisiaj, ale... Tak, przy okazji, no autoreklama przy okazji. Przygotuj się co najmniej na godzinkę tego live'a, co najmniej. Czyli jeżeli startujemy, to myślę, że do 21.30 porozmawiamy. Przy waszych pytaniach, waszym zaangażowaniu może być tego jeszcze więcej. No i co, startujemy. Lecimy, tak, ja tylko się przywitam. Pamiętaj, bądź aktywny. Tak, a piszcie, ja się tylko przywitam, bo widzę, że Ela, Artur, Mariusz, Łukasz, Litka, Mariusz. Kurde, cześć wam wszystkim, super, że jesteście. Dajcie, naprawdę. Czołem. No dobra. Killerzy zmian. Kim są, co robią i dlaczego byliśmy na tapetę? To są takie podstępne, mówimy po prostu, my nazywamy killerzy, to są po prostu pewne zachowania, pewne zdarzenia, tak, pewne wydarzenia, najczęściej zachowania, tak, którzy, tak jak powiedzmy, podgryzają wasz związek, systematycznie niszcząc, albo przychodzą i robią buch, wielkie bam. I chcemy dzisiaj gdzieś naświetlić, chcemy ich pokazać, taką ścianę zrobić, wanted, poszukiwanych, którzy mogą ten związek niszczyć w oparciu o nasze doświadczenia, swoje przechodziliśmy, w oparciu o doświadczenia naszych klientów, czy to szkoleniowych, czy coachingowych, bardzo wiele sesji czy życiowych po prostu naszych znajomych, przyjaciół, tak. Pewnie też o wasze doświadczenia, bo też pewnie potwierdzicie, że część z nich spotkałeś, albo przynajmniej u twoich przyjaciół, przyjaciółek, które się zwierzały. Istotna sprawa tylko, nie traktujcie tego jako listę od najbardziej do najmniej, albo listy, która ma jakąś gradację. Nie, to są po prostu różni killerzy i oni nie występują tutaj w żadnej, znaczy w kolejności takiej od najmniejszego albo największego. To po prostu są bardzo różne sytuacje i nie chcemy tego tutaj jakoś gradować, okej? Okay? To jest ważna rzecz. Także my startujemy, ale jeżeli ty uważasz, że komuś coś naprawdę może przydać, killerzy związków, żeby poznali, co może zagrać w związku, może znasz pary, które właśnie są w takim momencie, albo którym trochę zgasł żar. Killerzy związków zabijają żar. Jeżeli przeżyłeś to kiedyś, że na początku było bardzo blisko, namiętnie, pasja, tak? A potem systematycznie, też po jakimś czasie to umierało, to prawdopodobnie ci killerzy, ci zabójcy związków pojawili się i zaczęli przeszkadzać. Tak jest. Więc killer numer... Jeden. I to z grubej rury od razu lecimy. Z grubej rury. Słuchajcie. Krytyka. Jego krytyka! Krytyka w związku. Krytyka w związku. To jest pierwsza rzecz, którą bierzemy sobie tutaj na warsztat. Krytyka i ośmieszanie. Tak konkretnie sobie pomyśleliśmy ze Sławkiem. Co wydaje się dość dziwne, bo kto by pomyślał na zasadzie, kurde, jaka krytyka w związku. Przecież związek są dwoje ludzi najbardziej się wspierających. Nie? Kochających się. Dbających o siebie. To skąd ta krytyka się w ogóle bierze? Najczęściej z tego powodu, że jedna z osób ma jakiś obraz, coś by chciała i ma jakiś taki nawyk, często frustracje, przyczyny są bardzo różne, z przeszłości, frustracja z pracy, taka kaskada, która sobie leci i przy takim przyjściu, po prostu spotkaniu się w domu wieczorem, jakby wylewa się stan emocjonalny i niestety wylewa się w tym krytykowaniu. Cześć Tomek. Tomek, cześć. Siemanko. Siemanko. I teraz słuchajcie, bo to jest właśnie to, co Sławek teraz powiedział. Osoba najbliższa nam bardzo często niestety, ale nas krytykuje i zastanawiając się dlaczego,
No dlatego, że właśnie wchodzimy z różnymi oczekiwaniami do związku, wchodzimy w relacje z różnymi oczekiwaniami. Co więcej, mamy bardzo często jakieś swoją przeszłość, swoje rzeczy, z którymi jesteśmy. No i niestety mamy też coś takiego jak ego. Każdy z nas ma swoje ego, które ma swoją wielkość, swój rozmiar i po prostu my mamy czasem tendencję do krytykowania, a im bliżej jesteśmy z kimś, tym przychodzi nam to niestety czasem łatwiej, no bo łatwiej jest powiedzieć komuś, z kim jesteśmy bardzo szczerzy, mamy bliską relację i po prostu wpadamy czasem w takie krytykanstwo. Bardzo często, widzę, że Karolina, tak mi się pokazało na zaglądanie, Karolina była tydzień temu na ostatni weekend na szkoleniu społecznej wartości. A, to się mogliśmy nawet zobaczyć na korytarzu. Bardzo możliwe. Dlaczego o tym wspomniałem? Bo czasami ta krytyka zewnętrzna to jest objawiony nagłos krytyk wewnętrzny, czyli tak. Jakbym to porównał, jeżeli ja bym krytykował, no nie powiem, że Łukasza. Jak zwykle, no dobra. Co będę jakąś niewinną kobietę krytykował, jak się tak dobrze znamy. Tak? Gdybym krytykował Łukasza za coś, to bardzo często jest to uzewnętrznienie głosu, którym ja krytykuję sam siebie i daję mu ujście na zewnątrz, więc czasami ten krytyk, to krytykowanie na zewnątrz jest, wywodzi się z tego krytyka wewnętrznego, czyli źródeł jest mnóstwo, nie chcemy się skupiać na źródłach, bo naprawdę jest ich sporo i przeszłość, tak. Który powiem jeszcze i czasami faktycznie partner robi coś, słuchajcie, żeby było jasne, co można u nas wzbudzić niechęć albo mocną emocję i można zrobić to dużo mądrzej niż krytykując. Tak. To znaczy, się chcemy skupić dzisiaj, to co robić, albo po czym tą krytykę rozpoznać i dlaczego ona tak destrukcyjnie działa, o na tym. Dlaczego krytykowanie związku tak destrukcyjnie działa i jest killerem? Tak, tylko ważna rzecz, nie wrzucajmy całej krytyki do jednego wora, jeśli tak to można powiedzieć. Chodzi mi o to, że, bo krytyka taka konstruktywna, krytyka, którą dajemy drugiej stronie w kontekście tego, że chcemy, żeby wzrastała, no bo nie ukrywajmy, to jest nasza najbliższa osoba i czasem należy nam się albo potrzebujemy tej krytyki, to jest okej, dzięki temu stajemy się lepsi. My tutaj chcemy się z Sławkiem skupić na krytyce, która nie ma w sobie tej merytoryki, nie ma w sobie tej logiki, tylko ma po prostu to nacechowanie emocjonalne, czyli po prostu krytykujemy tak, taki, przepraszam, ale wyżyk mentalny. I to jest to wszystkie te przykłady, które możecie pewnie mnożyć całą listę. Śmieci niewyniesione, jak ubrałeś krawat, w tym chcesz wyjść do pracy, na przykład w drugą stronę, buty, skarpetki, jak układasz sztućce, jak wyłożyłeś naczynia do zmywarki. Jeżeli to są małe rzeczy, to jeszcze nie tak boli, ale staje się natrętnym nawykiem, który psuje humor. I zaraz jeszcze o tym powiemy, ale najgorzej, kiedy to dotyczy bardzo ważnych momentów, czyli przychodzę do mojej partnerki i mówię o moim sukcesie, o tym, co zrobiłem, albo o tym, co planuję zrobić. Marzenia, pomyśle. Taki pomysł, tak, że chcesz coś zrobić, jesteś na takim rozstaju, że wymyśliłeś coś fajnego, że to będzie coś twojego i przychodzisz do najbliższej sobie osoby i nawet jeśli oczywiście możesz dostać od niej krytykę merytoryczną, ale dostajesz po prostu taki brak wsparcia, takie podcięcie skrzydeł, tak, że na zasadzie nie, po prostu tobie się nie uda. To bardzo boli, takie rzeczy bolą najbardziej. To jest takie bardzo mocne pocięcie skrzydeł wtedy, takie od najbliższej osoby, teraz zobaczcie, do najbliższej osoby teoretycznie ona wie o tobie bardzo wiele, przychodzi z otwartym, przynajmniej dobrze, bo na to polega dobry związek, przychodzi z otwartym sercem. To jest osoba, której najbardziej chciałabyś powiedzieć, co cię boli, o twoich marzeniach, co jest dla ciebie ważne. To jest osoba, która najbardziej, bo w idei, w definicji, w relacji, którą ja chcę tworzyć, w związku, którym ja chcę tworzyć, ja tej osobie ufam. Tak? Jeżeli ufam, to pokazuję jej otwieram się, tak. I całe moje szczęście, radość i cały mój smutek. Więc to jest osoba, do której chcę przyjść i powiedzieć, zrobiłem coś źle. Jeżeli ta osoba powie, no, ale zrobiłeś to tak bardzo źle, nawet nie wiedziałeś, że jeszcze to zrobiłeś źle i to zrobiłeś źle, jeżeli ja z tego spotkania wyjdę czując się gorzej niż przyszedłem, to drugim razem nie będę chciał przyjść do tej osoby. I to buduje powolutku. Mariusz, przepraszam, napisał taką super rzecz, to kwas, który trawi związek powoli. Dokładnie, rozkłada go powoli, bo to nie jest tak, że taka krytyka, wiecie, taka krytyka emocjonalna, ona nie robi nic, to jest jeden z tych killerów, który nie zrobi wam, nie zniszczy wam związku w tym momencie, tak? To jest taki killer, który wyniszcza po trochu człowieka, który niszczy waszą pewność siebie, który pozbawia was marzeń, na końcu którego zatracacie siebie, tak? Bo po prostu zostajecie w jakimś sensie okaleczeni emocjonalnie. I to jest w bardzo wielu związkach. Ja przygotowując się do tego live'a przekopałem dość dużą ilość badań i słuchajcie, naprawdę krytykanstwo, szczególnie, że to wynika trochę z naszego kulturowego podejścia, czyli tego, że my jako na przykład Polacy lubimy narzekać. No lubimy sobie ponarzekać na drugą stronę, na ludzi i tym bardziej, jeśli jesteśmy w związku z kimś, to się okazuje, że jeszcze chętniej narzekamy i że trudniej nam zauważyć te rzeczy, więc a prawda jest taka, że
okej, okay, dawajcie sobie wsparcie, dawajcie sobie zdrowy feedback, natomiast mniej się krytykujmy. Jeśli ktoś do Was przychodzi, to dalej, myślę, że to, co ostatnio mówiliśmy gdzieś tam, wróćmy do tej intencji. Czego Wy chcecie w związku? W sensie, po co jesteście z kimś w związku? Jeśli wchodzicie razem z człowiekiem w relację, no to zakładamy, że w tej relacji chcecie się wspierać, chcecie dawać sobie ciepło, chcecie dawać sobie dobro i chcecie, żebyście razem wzrastali. W tamtym tygodniu Sławek tutaj powiedział takie fajne rzeczy o tym, że związek to jest ja i my, tak? I w momencie, kiedy krytykujemy się tak emocjonalnie, to oczywiście czasem to ego w ja wam rośnie, bo się czujecie lepiej, bo być może nawet czujecie się lepsi, wyżsi, to jest też takie poczucie, ale w żaden sposób związek na tym nie skorzysta. Za każdym razem, tak jak Panie powiedzieliście, to jest takie zabijanie, kwas, który związek trawi powoli. On nawet może czasem szybciej, ale zarcik to jest podstępny, ta krytyka jest taka podstępna, bo ona się nie dzieje, najczęściej ona się nie dzieje w pierwszym miesiącu, w Poznaniu, kiedy... Nie, trzy miesiące pierwsze to jest tam cukiereczki, a motylki ona jest piękna, on jest zaradny, cudowni są, tak? Ona zaczyna wyłazić, to jest taki bardzo podstępny, bo im lepiej czujemy się przy sobie, tak, im bliżsi sobie jesteśmy, to ta krytyka zaczyna z nas wyłazić, wyzierać, taki ukryty potwór w piwnicy. Nagle dziwimy, co ten człowiek robi i zaczynamy się czuć coraz gorzej. Dzień po dniu, z każdą kolejną krytyką, zaczynamy, po pierwsze, zamykać się coraz bardziej. No ja nie chcę tej osobie mówić więcej o tym, co jest przykre. Zobaczcie, mój partner, partnerka to jest najbliższa mi osoba. Taka jest moja idea związku. Tak jest. Najbliższa mi osoba. Ja bym chciał z tą osobą dzielić się bólem, przykrością i sukcesem oczywiście i prosić o radę. Jeżeli ja nie mogę prosić o radę, bo rada nie będzie tylko radą, ale rada będzie... Oceną emocjonalną taką, tak. Co znowu sobie nie radzisz, czegoś tam nie masz, to ja nie będę chciał przyjść. I... Przepraszam, tylko a propos twojego adwokatem, Tomek napisał super rzecz. No przecież nie przestaniesz kochać ukochanej osoby, która cię krytykuje, ale siebie będziesz lubił mniej. To na pewno. No. Ja bym powiedział tak, można przestać kochać taką osobę. Bo to, znaczy, bardzo fajnie, jak ktoś jeden z autorów opisał, bo mamy taki bank miłości, konto miłości. To jest super, osoby. To jest super rzecz, słuchajcie. I jak ktoś mnie krytykuje, to on jakby zabiera to jego wartość w moim koncie, jego depozyt spada. I ja mogę poczuć się gorzej, ale może dokładnie tak jak to napisałeś, mogę ja czuć się gorzej ze sobą przy tej osobie i stanę się niewolnikiem, niewolnicą. Miłości, takim tu kocham, tu miłość do tej osoby, a tutaj czuję się przy tej osobie źle. Łaknę relacji z nią, łaknę bycia blisko, ale czuję się źle. I to jest, wiem, że trochę o nim mówimy, ale ci klienci są bardzo ważni. Krytyka to jest coś, co jest niezauważalne. Przecież ja tylko powiedziałem ci, co tak naprawdę o tym myślę. Naprawdę to, co myślisz o tym albo o tej osobie, bardzo często krytykujemy osobę, a nie zachowanie. Jedziemy jakimiś stereotypami, uogólnieniami. To, co dzisiaj wspominałeś też, zawsze w rozmowie tak, przed lewem. Zawsze, nigdy. Ty to zawsze coś, ty to nigdy coś. To jest bardzo podstępny, tak jak powiedzieć, kwas, bo on zżera ten płomień związku. Ja powiem, że to taki lód, który ochładza związek, bo ja jest smutno, poczułem się gorszy, nie chcę drugi raz przyjść do tej kochanej osoby. Nie mam statystyk ogólnych, jakichś wielkich badań, ale moje prywatne, nawiązując, konsultujemy, moje prywatne badania pokazują, że ja to dużo częściej, moich klientów, dużo częściej spotykam to ze strony mężczyzn. Zwłaszcza, że mężczyźni są ci nastawieni na rozwiązania, na działanie, na zadania. No niestety właśnie, znaczy skrzywiłem się, bo niestety tak, no tak też mam takie doświadczenie i badania też pokazują, że mężczyźni... Spotkałeś. Tak. Super. Znaczy super, dobrze, że przeczytałeś to o tych badaniach, bo tak. Ja mówię o moich prywatnych badaniach, więc panowie... To właśnie, co zrobić, żeby... To teraz może tak, ja teraz wejdę w taki potem. To w takim razie proszę pana, to co zrobić, żebyśmy się mniej krytykowali? Jak, albo inaczej, jak krytykować się, żeby to nie było tym tak, takim... Bo zaraz ktoś powie z drugiej strony, tu mam nic nie mówić, tak, wszystko dokładnie. Jest okej, okay, jak ja nie właśnie jest czekam, okay. Czekałem trochę na tym koniec, w zasadzie ktoś powie, no dobra, to już nic nie będę. Odzywajcie się, macie się odzywać i fajnie, żebyście się odzywali, bo chodzi, o to chodzi w związku, macie się poznawać, ale chodzi o to, żebyśmy krytykowali sensownie, więc... Cóż możemy zrobić? Nie wiem, to może ty najpierw, ja za chwilę... No numer jeden, jeżeli zwracasz uwagę, to... Ja mam takie, no nie, będę po kolei mówił, po jednym. Pierwsze, moim zdaniem, to co powiedział Łukasz o intencji, czyli po co ja mówię tej osobie uwagę krytyczną. Tak. Uwaga krytyczna, czyli krytyka, jest o czymś, co moim zdaniem nie jest do końca dobrze, tak? Tak. I to jest okej, żebym o tym powiedział, tylko w jakiej intencji ja to mówię? Żeby sobie ulżyć, żeby sobie poprawić humor, żeby tej osobie pogorszyć humor? To jest w ogóle... Właśnie, zapytajcie się siebie, jak... Ja wiem, że znowu wracam, nikt nie ma tyle mózgu, żeby to się nam zawsze udało. Ja to wiem. Ale chodzi o to, że co jakiś czas, jeśli złapiecie ten moment, zapytajcie się sami siebie, tak sami uczciwie przed sobą, okej? Okay? Dlaczego ja to mówię? Czy ja mówię to dlatego na zasadzie, albo mi w pracy szef tam nawrzucał, to ja nawrzucam dalej, jest jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubańczykom? czy faktycznie chcę, sprawiam... Żeby wygarnąć. No tak. Cześć Piotrek w ogóle.
Żeby wygarnąć, no właśnie, ale wygarnąć po co, tak? Znaczy, jeśli wygarniamy po to, żeby to, nas, to wzrosło, to okej. Z drugiej strony, jeśli już musimy wygarnąć, bo czujemy, że faktycznie ta osoba wzrośnie, ja zaczynam zwracać uwagę od słów, a nie uważasz, że, a jak myślisz, może. W sensie, a że taki trochę tak... Taki coaching. Taki trochę tak, na zasadzie, że przemyśl czy... Okej. Okay, przemyśl, czy nie mam racji. Przemyśl. Nie, ale fajne, bo to jest takie dobry. Delikatne. To, tak. To jest dobry wstęp. To jest dobra droga. To nie buduje blokady od razu. Z drugiej strony druga rzecz, czyli intencja to jest pierwsza. Bo, oczywiście. To jest dobre, po prostu tylko to znajdę. To jest bardzo dobre, kto napisał, przepraszam, to mówię, że Agnieszka. Asia. Asia, to jest cześć, bardzo Asia, dobre. To jest bardzo dobre, on jest zakładasz, że druga osoba może powiedzieć nie. No właśnie, bo co jak powie, a jak nie bo i to jest Asia teraz serio, bo możemy zrobić z tego case, słuchajcie. Bo to jest fajne, ja uważam, że nie atakując. I tak, ja się generalnie zgadzam, tylko problem tego może być taki, znaczy idea uważam jest taka, żeby ktoś nie robił, nie odbierał tego jako ataku i mam nadzieję, że ludzie wam nie będą mówić czegoś w stylu, jak ja bym się zapytał Sławka, a nie uważasz, że to co robisz może być słabe, a Sławek powiedział, nie, tak po prostu. Nie, no to trochę tylko się słabi ludzie uważają, że to jest słabe. I jesteś, odbić. Oj, i wtedy ten. Dlatego słuchajcie, druga sprawa też, a oprócz intencji, zakładam, że macie dobrą intencję, druga sprawa jest taka, skupcie się na logicznym podaniu, logice i faktach, to co chcecie powiedzieć drugiej stronie, żeby było oparte na logice i faktach, to znaczy, żeby było w tym... Jesteśmy, wróciliśmy. Nie, napiszcie nadzieję, proszę, czy jesteśmy, bo czy nas widać, czy słychać, bo na internet coś... Facebook coś o związkach wie, tak. I chyba nas... Czasami może to być siłowa próba wpływu lub zmiany zachowania partnera. Okej, tylko wiecie, teraz słuchajcie, chodzi o mi o... zmianie partnera jeszcze powiemy. Tak, o zmianie partnera jeszcze będzie... Pamiętaj, czujny jesteś, czuj, dobrze, dobrze. Słuchaj, teraz chodzi o to, że jeśli wy komuś na przykład powiedzieć, nie wiem, nie lubisz, że ktoś zostawia skarpetki, nie? No bo na przykład codziennie schodzi koło kanapy, zostawia skarpetki. I teraz ty mu powiesz, przepraszam, Sławek będzie tym razem znowu ten, i ja mu powiem na zasadzie, jakim ćwokiem trzeba być, żeby zostawiać skarpetki na obok kanapy, to nie jest fakt. Ja nie mówię o tym, że mi to przeszkadza. Jesteście, super, dzięki. Ćwokami? Ćwokami, nie, no jesteście na live, żart. I chodzi o to, że to powiedzenie czegoś takiego, to nie ma w tym merytoryki, bo ja oceniam jego jako człowieka, a nie zachowanie znowu, tak? Więc chodzi o to, że jeśli ja to mogę powiedzieć, że mi to przeszkadza, że zostawiasz te skarpetki, no jeśli powiem, dlaczego jeszcze mi to przeszkadza. I to jest merytoryczna kwestia. I jeszcze co chciałbym, żebyś... I co jeszcze chciałbyś... chciałbym, żebyś zrobił, dokładnie. Mhm. To jest sensowne, natomiast opinia taka o człowieku może jednak być taka... Czyli skupia się na zachowaniu, nie na drugim człowieku. Tak. To jest kolejna rzecz, którą bardzo warto zrobić. Czyli intencja numer jeden i... Tak jest. I zachowanie, a nie... Logika, fakt w zachowaniu, a nie w człowieku, a nie, tak? Nie, dokładnie. Ale was fajnie dużo teraz. Zobacz, jak nam się fajna ekipa zebrała. Popłynęło. Cześć wszystkim w ogóle. Ja w ogóle włączyłem pierwszy raz oglądanie zbiorowe. Przepraszam bardzo. A jak się robi? Przepraszam bardzo, jak się robi oglądanie zbiorowe? Potem ci pokażę, po skarpetki wystawić. Mogę zrobić, oglądaj teraz, dobra. A nie. My się, słuchajcie, też live'ów ciągle uczymy. Ja prowadzę live'y Change Master od prawie półtorej roku a ja i ciągle nowe rzeczy, a Łukasz jest samorodnym talentem. Właśnie skupię się na danym zachowaniu, a nie na ocenie człowieka. Dokładnie, słuchajcie, to jest super istotne. Pamiętajcie, że jeśli macie krytykować kogoś, to myślę, że jest super podsumowanie tego punktu. Jeśli macie kogoś krytykować, to krytykujcie go z dobrą intencją, to znaczy z tym, że chcecie, żeby wzrastał. Nie krytykujcie jego jako człowieka. Tylko jeśli już musicie, to skrytykujcie zachowanie danej osoby, ale nie zostawiając tego, tylko dając inne rozwiązanie. Żeby nie było tak, że wy mówicie, o jesteś głupi i o. Bardzo dbajcie o formę. Znaczy, o tym mówiliśmy też na ostatnim spotkaniu, jak ten związek projektować. Zawsze postaw się jakby jako druga osoba. Co chciałabyś usłyszeć? Ja często mówię, bo w Polsce słowo krytyka jest bardzo źle postrzegane. Krytykanstwo, więc żeby to słowo lekko zamienić, ja często mówię o doradcy. Czyli... Cześć Emil, przepraszam. Jakby ta krytyka zamienia się... Bo jeżeli ideą krytyki, takiej naprawdę prawdziwej krytyki, dobrej krytyki, jest to, żeby druga osoba mogła urosnąć, żeby jej pomóc, że to co, że to ja chcę pomóc tej osobie, bo jeżeli mówisz, krytykujesz, żeby postawić granicę, to jest coś zupełnie innego. To nie jest krytyka, to jest wyrażenie swojej opinii, swojego zdania, tak? I ideą krytyki, moim zdaniem, jest to samo, co ideą doradztwa, pomóc rozwiązać jakiegoś problemu, minusu, czy w ogóle zaznaczyć, że jest jakiś problem, coś, co mi się nie podoba. Coś, o czym dobrze jest porozmawiać, a nie rzucić w drugą osobę. Ja bym powoli wierzył dalej. Tak, lecimy, bo słuchajcie, jak zwykle się rozgadamy, ja bym pierwszy, ja się właśnie zorientowałem. Pierwszy killer poleciał, killer numer dwa. Bardzo ważny. Znowu taki, który... To nie jest tych, które zamiatają od razu, ale jest tych, który powoli drąży. Mało tego, to jest jeden z killerów, podobnie jak krytyka, który narasta w miarę związku. Tak. Albo on się objawia w miarę związku, bo zaczynamy coraz więcej zdawać sobie sprawę.
wyobrażać sobie. Więc dobra, powiedzmy, co to jest. Oczekiwania versus rzeczywistość, najprościej można tak nazwać. Równa się. Tak, równa się, czyli rozczarowanie. Dokładnie. Czyli oczekiwania do drugiej osoby kontra rzeczywistość, którą spotykamy na co dzień, bardzo często równa się rozczarowanie. Mówiliście od wielu mędrców wschodu, ja trochę się śmieję, bo mam wrażenie, że od bardzo młodych ludzi z tej kultury wschodu, na przykład Osho o tym pisał, żeby nie mieć oczekiwań w ogóle, jest taki wręcz radykalny serdecznie, żeby nie mieć żadnych oczekiwań. Tak, ja myślę, że ciężko jest nie mieć, przynajmniej ja mówię o sobie, mi ciężko jest nie mieć żadnych oczekiwań w związku, chociażby oczekiwanie wierności. Przewam tutaj na rzecz, tutaj jeszcze ad vocem tamtego, potrafimy krytykować zawodowo, wspierać i rozwijać. Łzy świecą, szukaj. No to prawda, w sensie... Ale słuchajcie, no... Uczymy się, bo to właśnie... Zeszły weekend robiłem szkolenie z poczucia wartości, tam takie naczelne hasło przewijało się, tak wyszła ta grupa. Ale to nie żyjmy za świecą szukać, to bądźmy my takimi osobami. Tak, my bądźmy tymi, którzy... Świecie. Tak, bądźmy świecami, no po prostu. Bądźmy świecami... Łomieniem. Łomieniem. Latarniami. To nie było, że z niczym. Z niczym. Z niczym. Bądźmy my taką osobą. Ja wiem, że może jest mało przykładów dookoła nas, no więc właśnie... zaprojektuj swoje relacje, swój dokładnie związek, tak. Więc zacznij go robić tak, jak ty chcesz. I teraz ja nie jestem, wiecie, panem od plastyki, który mi plastyka jest ważnym przedmiotem i teraz wszyscy macie tak robić w 100%, ale zacznijcie chociaż trochę to wdrażać. Już będzie coraz lepiej, coraz bardziej i coraz mocniej. Dobra. Oczekiwania versus rzeczywistość, czyli to rozczarowanie, o którym zaczęliśmy. Bardzo często wchodzimy w związek z jakimś wyobrażeniem tego związku. Wiecie, znaczy to nie jest tak, że to jest, że jesteśmy w tym odosobnieni. Hollywood, rodzina, wzorce, wszyscy tak naprawdę pompują w nas akcję pod tytułem takim, że twój związek ma wyglądać jakoś, że twój związek będzie na pewno jakiś, że w momencie, kiedy w ten związek wejdziesz, to wiesz, będziecie żyli długo i szczęśliwie, albo on będzie zawsze ci gotował na wieczór, albo będzie ci przynosił śniadanie. Te wszystkie rzeczy zasysamy sobie w procesie wychowania i dostajemy. I potem my trochę... Jesteśmy nastawieni tak, że żądamy wręcz od tego życia, żeby ta druga osoba taka była. Problem jest taki, że ona może o tym nie wiedzieć, że my tego chcemy. No. To się przygadza, jakbyś wiosła z kolejnym killerem, który może właśnie powiem po tym, no. Bo się będą fajnie zazębiały, ale nie będziemy jeszcze zdradzać. Zacząłem wcześniej mówić o tym, że oczekiwania, słuchajcie, to jest coś, co jest normalne. Coś, co możemy mieć. Jakby to jest fajne, że mamy jakieś oczekiwania, jak chcielibyśmy, żeby związek wyglądał. Problem jest, kiedy oczekiwania są w głowie mojej, druga osoba nic o tym nie wie, a ja się wkurzam i wściekam na to, że ta osoba ma jakieś, że ta osoba nie spełnia czegoś, o czym ona nawet nie wie. Tak. Tak? Teraz słuchajcie, im więcej oczekiwań, im bardziej są rozbudowane, im bardziej konkretne jeszcze, im bardziej ten obraz namalowany, tym mniej widzę drugą osobę prawdziwą, a bardziej moje oczekiwania. Rozczarowanie polega na tym, że ta rzeczywistość, czyli prawdziwa osoba, z którą jestem, coraz bardziej zaczyna odstawać od tego, co my sobie wyobrażamy i co chcemy, żeby ona była. I takie oczekiwania potrafią naprawdę powoli zabijać związek. Bo przy pierwszym poznaniu, po tygodniu, po miesiącu, oni są wszystko, partner tak, jest cudowny, jest wszystko, to jest cudowna tak. Osoba. Będąc razem, potem może mieszkając razem, widząc się częściej, widzimy kolejne minusy. Nie będą te skarpetki, nie będzie cała masa kolejnych rzeczy, które zauważamy i nagle ta wspaniała osoba zaczyna się odklejać od tego wzoru, tak? Czyli osoba, z którą jesteśmy, zaczyna odstawać od oczekiwań, od ideału, od wzorca, który myśmy sobie stworzyli, nawet czasem jeszcze zanim weszliśmy w związek, bo my idealizujemy. Teraz ważne jest to o czym my ze Sławkiem cały czas mówimy, czyli to hasło przewodnie, zaprojektuj swoje relacje, zrób sobie tą relację taką, jaką chcesz mieć, to różni się w zasadniczym układzie od tego, że mamy te oczekiwania, w takim kontekście, że w momencie, kiedy projektujesz pewne rzeczy, to ty rozmawiasz z tą drugą osobą, to jest zgodne z wami, to jest ok dla tych dwóch osób. W momencie, kiedy ty masz oczekiwania, to bardzo często nie mówisz o tym, tylko bardzo często oczekujesz właśnie, że coś się stanie samo. Bardzo często ta druga osoba nawet nie ma o tym pojęcia, a to znowu powoduje u nas to nieszczęsne rozczarowanie. Czyli jest pewne chciejstwo, my czasami mamy chciejstwo, żeby druga osoba jakaś była. Pierwsza, że ta osoba się nie stanie bez powiedzenia o tym i zaraz do tego przejdziemy. Tak, dokładnie. Drugie, warto zadać sobie pytanie, skąd to oczekiwanie się wzięło? Bo zobacz, no jesteś blisko, wykorzystam ciebie, tak? Gdyby to była przyjaźń, a nie związek. Jest Łukasz, jest... A nie jest? Żartowałem. Nie wiem, jak to w którą stronę pójść teraz. Zaraz się zakrztusi. Czyli mam przy sobie wspaniałą osobę, wyjątkowego człowieka, takim jaki jest, a nakładam na niego jeszcze jakąś formę, podkręcam, upiększam, upudruję go trochę, tak?
żeby był, ja się staję w mojej głowie wyjątkowy, nadam mu cechy, które ja chcę mieć, na przykład dla mnie przyjaciel, to jest osoba, na którą mogę liczyć w każdej sytuacji. I tak nakładam mnóstwo ram, wkładam Łukasza w mnóstwo ram oczekiwań, czym dla mnie jest przyjaźń. Jeżeli to jest związek, to wkładam moją partnerkę, czy ona mnie, w mnóstwo ram, czym jest związek, na czym polega związek, co się robi w związku, jaka ta osoba musi być. Na przykład jestem zakochany, więc wydaje mi się, projektuję sobie, że ona spełnia te wszystkie moje potrzeby. W ogóle dobrym słowem jest na to hype. Hype to jest, wiecie, takie słowo, które, że ludzie hype'ują i hype polega na tym, dla tych, którzy nie wiedzą, że na przykład wychodzi jakiś film i my się wszyscy grzejemy, jaramy tym filmem jeszcze zanim... Zaraz, słuchajcie, pójdzie się podłączyć, znaczy podłączyć komputer. Ja wam tutaj będę robił, patrzcie, postawię u ciebie, u siebie. Z hype'em jest trochę tak, że my się jaramy się czymś, co, zanim jeszcze to w ogóle poznamy. I niejednokrotnie... Daję taki prosty przykład, bo pewnie jednokrotnie mieliście coś, że nie wiem, film, cokolwiek byście podgrzani tym na maksa, a potem się okazywało, że no nie bardzo, tak? I to jest, i to często bywa właśnie taka sytuacja. To jeszcze pozwolę sobie Magdę przeczytać. Zanim coś powiesz, zastanów się, czy to jest prawdziwe, czy to jest potrzebne i czy to jest życzliwe. Tak, dokładnie. No to jest właśnie też trochę to przy okazji tej krytyki. Że jeśli krytyka, to fajnie, żeby ona była po coś, żebyśmy z intencją tej życzliwości. Wracając jeszcze do rozczarowania. Jeśli wchodzisz w związek, to poznawaj człowieka. Wchodź w związek z tym człowiekiem. W sensie, jeśli masz co do niego oczekiwania, to oprzyj je na nim, na tym człowieku, a nie na swojej własnej wyimaginowanej rzeczy. Czyli jeśli chcesz, jeśli ja jestem już w tym związku ze Sławkiem, który wyszło na to, że jesteśmy, to znaczy, że ja mogę mieć wyimaginowane oczekiwania w stosunku do niego. Na przykład mogę sobie wymyślić, że ja będę z facetem albo z jakąś osobą. Dobra, no będę nie z kobietą. Wiem, gdzie to pójdzie. Nie. Ja będę z kobietą, która na przykład wymyśliłem sobie, że będzie ze mną biegać. Albo na przykład będzie uprawiać ze mną jakiś sport. I ja wchodząc, ona, wiesz, mówiła, że nie bardzo lubi biegać, że sobie pomyślałem, dobra, w końcu dojdziemy do tego, tak? I ja potem będę rozczarowany, jeśli ona mi powie, słuchaj, ale mnie nie grzeje bieganie, po prostu, tak? Jest jeszcze ciekawie, bo tutaj ona powiedziała, że lubi bieganie, ale jeszcze, że nie lubi, powiedziała, że nie lubi. Jest jeszcze ciekawie, jedna jak osoba powie, że lubi, że dla niej wartością jest wolność, druga powie, że dla niej też wartością jest wolność. Ale abstrakcyjne hasło, tak. Tylko ja zrozumiałem, że dla niej wartością jest wolność, aha! Czyli moje wyjścia z przyjaciółmi, moje 10-dniowe szkolenia, moja potrzeba bycia, pójścia sobie samemu do lasu, pobycia samemu, to jest dla niej właśnie wolność, ona to akceptuje i ja wierzę, że ta osoba taka jest, oczekuję tego od niej. Przez pierwszy okres, kiedy będzie na przykład o to miała delikatny żal albo nie będzie taka, będę sobie mówił, tak po prostu jest, taki miała dzień, tak się wydarzyło. Ale z czasem zacznie coraz bardziej odstawiać, to nie ta osoba się zmienia, ta osoba cały czas była sobą. To moje wyobrażenie przestaje z czasem przystawać do tego, co stworzyłem, przestaje, odkleja się od osoby taką, jaką jest naprawdę. I tu pojawia się rozczarowanie. Dajcie znać, co w ogóle myślicie o tym rozczarowaniu, bo to jest taki temat, który wydaje mi się, że dotyka dzisiaj w ogóle, w dzisiejszych czasach, kiedy jesteśmy totalnie napompowani kulturą różną, różnymi informacjami, ona napiernicza nas ze wszystkich stron, to rozczarowanie potrafi być tym większe według mnie. Dajcie znać w ogóle, co o tym myślicie. Czy uważacie, że rozczarowanie potrafi być takim właśnie killerem związku? Czyli z jednej strony tym killer polega na tym, że ja buduję wielkie oczekiwania i to już killuje związek. Posłuchajcie, uwierzcie mi, bardzo często miałem to, dawno temu miałem to też, że moje oczekiwania o tej osobie, jaka ona będzie, czy jaka ona jest, sprawiły, że ja się, że ta osoba nie była w stanie nic sprostać. Nie wiem, czy rozumiesz. Tak bardzo nabudowałem, oczekiwania. Mówię teraz o dawnym, dawnym moim przykładzie, zanim zrozumiałem, zanim przerobiłem pewne rzeczy. Może też tak miałeś, ktoś powie, oczekiwania są dobre. Tak, są dobre. Fajnie, że wiesz, czego chcesz. Tylko nakładasz tej osobie bardzo mocne ramy tego, co musi robić. Więc z jednej strony killerem będzie oczekiwanie od drugiej osoby, bo to nie jest tylko problem. To nie wygląda na tym, że ja mam oczekiwanie. Ja mam oczekiwanie, które druga osoba musi zaspokoić. Bo jak taka nie będzie, to nie będzie przykro, smutno. Czujesz, że poczujesz nie dość wartościowa, nie dość dobra, żeby on chciał moje oczekiwania zaspokajać. Czujesz, pomyśleć, że to jest po prostu ktoś słaby, bo nie jest w stanie zaspokajać moich oczekiwań. I to będzie zabijało związek. Z drugiej strony to co robi takie tąpnięcie w związku, to kiedy usłyszysz od drugiej strony coś w stylu rozczarowałam się tobą, albo rozczarowałem się tobą, rozczarowałeś mnie. I to bardzo uderza w drugą stronę, ale też to moje uczucie zawiedzenia, absolutnie niepotrzebne, rozumiecie? To jest ten killer, który przychodzi i podkłada ci fejkowy, nie wiem, sztuczną perłę. Coś, co w ogóle nie jest skarbem. Tu jest prawdziwy skarb. Udaje coś, co nie jest skarbem, mówi ci, to jest błyszczące i jak się rozczarujesz, to nawet ten związek traci wartość. Chociaż on cały czas był wartościowy takim, jakim był. Tak.
Magda napisała fajną rzecz, że oczywiście, że tak, rozczarowanie jest spowodowane nadmiernym rynkiem. Choroba XXI wieku. No nie właśnie, tylko do związków, do pracy, do przyjaźni. Słuchajcie, dzisiaj jesteśmy... No, chyba właśnie, jak uważacie? Jak uważacie? Dobra, to co? Od razu przejdźmy do tego, z czym to się bardzo mocno wiąże. Nazwać to w dużej mierze jako takie błędy w komunikacji. I o samych błędach w komunikacji w relacji mogliśmy w związku mogliśmy mówić naprawdę. Tak, będzie dużo w naszym szkoleniu, bo jakby każda relacja, związek... Podstawą związku jest komunikacja, bo to jest ten moment, kiedy coś, co jest w mojej głowie wychodzi i coś, co jest w głowie drugiej osoby, partnerki, wychodzi na światło dzienne. Przez słowa, przez komunikowanie się, przez niewerbalną komunikację, ale szczególnym objawem, tak, o którym teraz mówimy, w tej słabej komunikacji jest... Domyśl się. Na zasadzie, wiesz, no ja nic ci nie powiem, a ty sobie sam wymyśl, co mi chodzi. Czyli klasyczne, przepraszam, ale to jest takie memiczne, muszę, sorry, a to jest memiczne typu, czy coś się stało? Nie. Wszystko okej. Okay. I potem jesteś zła? Nie! Ale wszystko na pewno okej, coś zrobiłem? Nie. I tak jak słuchajcie, mówiliśmy o tym, że ta krytyka czeje się ze strony mężczyzn, to jest znowu moje prywatne badanie. Więc to nie jest żadni amerykańscy naukowcy, przynajmniej ja nie znam takich badań, ale z moich, nie tylko moich związkach, ale właśnie z moich bardziej coachingowych rozmów wynika, że i to rozmów, kiedy kobieta przychodziła i opowiadała, że to kobiety częściej oczekują, że mężczyzna się domyśli, bo to jest bardziej romantyczne, bo to jest fajniejsze. No bo chcieliby, bo to, bo wiecie, bo my byśmy chcieli trochę tak, żeby ta druga strona co jakiś czas czytała w nas na zasadzie, że nagle wchodzisz cały na biało. Wiesz, że ty masz zły dzień i myślisz sobie, Jezu, jak ja bym chciała, albo chciał, żeby nie było też, żeby dzisiaj ktoś mi po prostu nalał wina, zrobił mi kolację i tak dalej. Ale ja go to poproszę. To już nie będzie to samo. To już nie jest romantyczne, to już... On mnie kocha, ona, albo ona powinna się domyślić, widzieć to z mojej twarzy po prostu. No i wiecie co, no niestety, no, ludzie nie są, nie mają daru czytania w myślach, my tego nie wiemy, więc jeśli, jakkolwiek by to mało romantycznie zabrzmiało, jeśli chcecie, żeby ktoś wam zrobił śniadanie, jeśli chcecie, żeby ktoś był jakiś, może łatwiej i prościej jest mu zwyczajnie o tym powiedzieć, tak? Co więcej, teraz żeby nie było, że my zabijamy tej romancy totalnie, jeśli powiecie mu to raz, drugi, powiecie na zasadzie tak, słuchaj, jak jestem zła, albo jestem zły i widzisz to, albo ja ci o tym powiem, to na mnie patentem, takim wytrychem, żebym się zrelaksował z zrobieniem mi gorącej kąpieli i nalaniem, nie wiem, kieliszka wina, tak? I taka osoba raz, drugi, trzeci, jak zobaczy, że faktycznie tak to działa i zobaczy, wiesz, że to tobie sprawia frajdę, to potem masz temat załatwiony, bo nagle się okaże, że za trzecim razem ta osoba przyjdzie, ty powiesz jej, jestem zły dzisiaj, a ona po prostu powie, to co, kochanie, kąpiel i naleje ci może, nie wiem, drinka zrobimy, sobie usiądziemy i pogadamy o tym. I nagle się okazuje, że już tętko, musisz pokazać ten wzorzec, musisz go stworzyć, no. Jeden z moich trenerów powiedział kiedyś, że bardzo chętnie, z moich trenerów, ludzie, którzy się uczyłem, mentorów, powiedział kiedyś, że oczekiwanie, że osoba się domyśli, to jest gotowy przepis na rozpad związku. I jednocześnie powiedział, że oczekiwanie domyślania się, komunikacja przez domyśl się jest tak samo skuteczne jak puszczanie znaków dymnych. Tylko, że Indianie się zdali na znakach dymnych. A my się czyli jak taki biały, który stara się znaki dymne odczytać. Oczywiście, co niektóre jednostki bardziej empatyczne, to jest pewne osoby dużo czasu, znają swoje reakcje, są w stanie się domyślić, bo po mimice twarzy widać. Tylko problem polega na tym, jest jeszcze głębszy, słuchajcie, bo mamy zawsze takie dwie warstwy tego wyzwania, o którym tu mówimy. Czyli ci killerzy działają na dwóch warstwach. Z jednej strony domyśl się zabija komunikację. Tak? W sensie nie domyślę się, przegrałem. Domyślę się za późno, przegrałem. Domyślę się w ogóle i tak nie gwarantuję, że osoba potwierdzi. Albo że domyślę się w pełni tego, że zrobię dokładnie tak, jak sobie ta druga osoba wymyśliła. No i też tak. Przegrać. Przecież mam super komentarz. Oczekiwania. Czy jestem jednak skłonny do kompromisu? Kiedyś tata i dziadek mówili, że małżeństwo, związek to trudna sztuka osiągania kompromisu. Dzisiaj mam wrażenie, że znaczenie tego słowa jest zupełnie obce dla ludzi wchodzących w związki. Domyśl się lub coś z mojego oczu. No właśnie, czy też uważacie, że dzisiaj naprawdę ludzie się mniej domyślają? To jest ciekawe. Jestem naprawdę serio ciekaw, czy wy też macie takie wrażenie, że to jest taka choroba, brak kompromisu, to, że wszyscy mamy oczekiwania takie typu domyślanie się? Napiszcie, jak uważacie, bo... Swoją drogą, wracając na chwilę do killera numer dwa. Jeżeli mam oczekiwanie, że druga osoba się domyśli, zobacz, jak to jest. Oczekuję, że druga osoba się domyśli, bo... Hollywood mi powiedziało na przykład, tak. Że przecież prawdziwe pary rozumieją się bez słów, domyślają się, czują się, wiedzą o co chodzi. Może i się czują, ale może też mam dzisiaj ciężki dzień, a może mam inny myśli. A potem też jesteśmy innymi ludźmi, no. Jak wiecie, jak ktoś ma... Ja przepraszam, ale trochę muszę, 3D, mała, slightly 3D. Jak słyszę o dwóch połówkach pomarańczy, okej? Okay? I teraz zobaczcie, że... To robisz poncz. Jak słyszę, że ludzie mają... Okej, fajnie, że znajdziesz, tylko że... Wiecie, wiara w to, że spotkasz kogoś, to będzie już dla ciebie zrobiony od razu.
No może to może właśnie to oczekiwanie być... Albo że relacja, to też przechodzę, tak, że przychodzę się już mamy załatwione. Na zawsze, tak? Ona będzie... I trochę, jak wiecie, co jest najdziwniejsze w tym wszystkim, że jakoś kuźwa dziwnie znajdujemy tą drugą połówkę pomarańczy 15 km od domu, nie? W sensie nigdy nie jest tak, albo rzadko jest tak, że myślisz, a moja połówka pomarańczy akurat jest w Chinach i masz pod górę. No, przepraszam, ale Asia napisała, nie, teraz ludzie bardziej są dla siebie samych, mniej dla partnera, mniej się poświęcamy. Ja nie uważam, że to jest złe. W sensie, że będzie dla siebie. Że, czyli, że w sensie, o ile dobrze zrozumiałem, Asiu, w sensie, że im mniej, że nie ma sensu się poświęcać tak bardzo dla partnera. Mhm. Potwierdź tylko, czy ja dobrze zrozumiałem. Wrócimy. Jeżeli tak, jeżeli... To znaczy poświęcanie. Jeżeli jesteśmy bardziej dla siebie, dbamy o siebie, to jest już dobrze. Dobrze zrozumiałem. Moim zdaniem lepsze jest dbanie o siebie, niż poświęcanie się dla kogoś. Tak. Ale zerknijcie na live, ja powiem bardzo krótko. Na live, który robiliśmy tydzień temu, Magda im pisała wczoraj, że oglądała, czekając na Straż Miejską, nie wiem, czy mogę powiedzieć, poprzedni live. Tam bardzo dużo mówiliśmy o tym, kiedy mówiliśmy o kompromisach, bo wiele z Was mówi nawet dzisiaj o kompromisach. Że kompromis ma inne znaczenie w naszym wymiarze, o którym w tym tak. wymiarze racji, o którym mówimy, że kompromis to jest zejście z ja i z ja, na chwilę Cię wykorzystam, bo tworzymy wspólne my. I kompromis to nie jest ja poświęcam się, Łukasz się poświęca, żeby było taki zgniły kompromis, trochę zlecimy obydwoje i będzie jakoś tak. Jest coś, co na tym wygrywa. Wygrywa na tym my, czyli ten nowy byt, ta nowa jakość na tym wygrywa. I ono, jeżeli mówimy o związkach, to my ma pierwszeństwo. Nie kosztem siebie. Tylko tak? dlatego, że no już trochę może pójdźmy w to, bo trochę to nam wyniknęło, że trochę wybieramy to, wiecie, związek jest sztuką wyboru. To znaczy, że czasem jest tak, że odblokowanie to myślę pącz. No, wiecie, my takie mamy sławki. Zdrowie. Ja się nazywam Kaca, więc czego się spodziewać. Jakby chodzi o to, że w momencie, kiedy mamy taką sytuację, że wchodzisz w związek, a propos oczekiwań, wchodzisz w związek, musimy się chyba Sławek w ogóle jakoś... Przyspieszyć. Jak zwykle, nie? Ale słuchajcie, jak wchodzisz w związek i w pewnym momencie musisz podjąć wybór, to nie jest kwestia kompromisu, tylko to jest kwestia po prostu tego, że jeśli ja dzisiaj mam żonę i będziemy mieli dziecko i ja decyduję się na to, żeby mieć rodzinę, decyduję się na to, żebyśmy byli ze sobą razem, to ja tego nie traktuję w kategorii kompromisu, że ja na przykład jutro nie myślę sobie, dobra, słuchaj, teraz, słuchajcie, moi mili, to ja wywalam na pół roku do Stanów Zjednoczonych, bo będę robił karierę. No nie, w sensie, mogę stwierdzić, że to jest poświęcenie, no bo nie wyjadę do tych Stanów Zjednoczonych, ale ja wybieram to, że chcę być z moją rodziną, że chcę być z moim dzieckiem i tak dalej. W tym kontekście ja to tak traktuję. Ludzie często są tak sfiksowani na dążeniu do swoich celów, że stają się głusi na potrzeby innych, a tym samym domyślanie się. Myślę, że to może być dobre... Klamerka. Mhm. Czyli podsumowując tego trzeciego killera, Trzeciego. Jesteśmy w 10, a godzinę gadamy. Tylko powiem rzecz jedną, że Ola napisała, ja to jakiś duży męski pierwiastek mam, bo nie umiem się domyślać. No, widzisz, duże uproszczenie, to jest męskie, małżeńskie. Słuchajcie, empatia jest generalnie odpowiedzialna za domyślanie się. Nie za domyślanie, co za wyczuwanie drugiej osoby. Ludzie mamy różnie rozwiniętą empatię. Zgadzam się, że w dzisiejszych czasach empatia jest u wielu osób uwiększa się to na bardzo niskim poziomie. Kiedyś była średnio na wyższym poziomie, tak mi się wydaje. Mniej przytłumiona była bodźcami, ale dzisiaj nie o tym. Czyli domykając temat domyślania się. Domyślanie jest szkodliwe na kilku poziomach. Na poziomie, kiedy ja każę się komuś domyślać, bo to osoba mnie zawiedzie, jak się nie domyśli. Albo się źle domyśli, albo działanie, które zrobi, nawet jeśli dobrze się domyśli, będzie nieodpowiednie. Tak? Więc mój cel nie będzie zaspokojony. Mogę się zawieść tą osobą, czyli zawiodłem się, rozczarowałem, moje oczekiwania, że się domyśli, są niezrealizowane. Na drugim poziomie to jest strasznie frustrujące dla drugiej osoby, dla partnera. Jeżeli kiedykolwiek twój partner, partnerka oczekiwała, że się domyślisz, że to co właśnie łączą, oczekiwała, że się domyślisz, to wiesz, że jak trudno jest sprostać tym oczekiwaniom, jak, bo po prostu nie wiesz, tak? Chciałbyś się dowiedzieć, znaczy czasami pytamy. Bywa tak, że partner jest oburzony, jak możesz pytać w ogóle, powinieneś to wiedzieć. Nie, moi drodzy. Uważam, stojąc w stanowisku, że nie masz obowiązku wiedzieć. Że zapytanie się, czego potrzebujesz, jest czymś absolutnie normalnym. Tak. Jest czymś rozsądnym. Więc tutaj ja akurat, jak często nie daję rad, tak to po prostu bym wam powiedział, pytajcie siebie nawzajem. Gadajcie po prostu, komunikujcie się. No. Jeśli tylko adwocem tego, co Asia powiedziała, a z drugiej strony zgadzam się z tym, że jeśli musisz zrezygnować kompletnie z siebie, ponieważ ktoś cię zawłaszcza do tego stopnia, że wymaga od ciebie, a propos twoich, jego oczekiwań, wymaga od ciebie, że masz poświęcić siebie samą. Totalnie, tak? To znaczy, że to już nawet nie jest gra, to co sobie powiedział, nie, jak masz ja i my, to nie jest gra na my, tylko gra na tą jedną osobę,
to trochę też słabo. Czasami to jest bardzo niemiłe. Mówię teraz o ekstremalnych przypadkach, ale jeżeli powiedzieć, to jest ja i gramy na to, żeby ja wygrało, to często my bywa używane jako środek manipulacji. Tak jest. No przecież dla nas to powinnaś powinien zrobić. Uważajcie, dzisiaj nie o tym. Może to jest fajny temat na jakieś manipulacje w związkach, że to już takie bardziej wyzygnowane. Grubo. Bo jest tyle różnych wątków, które tam można wrzucić. Ale przejdźmy do czwartego. Pilara numer 4, czyli już 4 pistolety, dołóż 2. Lecimy. No. Killer numer 4. Kontrola. Kontrolowanie partnera. Sprawdzanie, czyli jednym słowem brak zaufania. Tak, czyli to, co bardzo często ludzie mówią, wiesz, kontrola najwyższą formą zaufania. Jest takie powiedzenie, które... To chyba jeszcze było za czasów... Tak, ale wiesz, niektórym weszło w krew. Tak się mówi. I o ile, słuchajcie, to jest bardzo dobre zdanie, jeżeli mówimy o pracy. To jest naprawdę dobra rzecz. W sensie, jeżeli uczę nowego pracownika, czy mam jakiś dział kontroli, czy jakikolwiek inny dział, okej, sprawdzam, daję plany, ufam, ale sprawdzam, że to jest dobrze wykonane, co jakiś czas. Bo tam są wyniki. O tyle związek rządzi się zupełnie innymi prawami. To nie jest biznes. Tak, poza tym pamiętajcie, że to nie jest jakby sytuacja, w której jedna osoba jest jakkolwiek nad drugą. Tylko to jest sytuacja, w której jesteście ze sobą równi, tak? A nie sytuacja taka, że ja teraz będę kontrolował moją drugą połówkę, dlatego że co? Że, nie wiem, daję sobie do tego prawo, bo ja jestem jej panem i władcą. No nie, absolutnie nie. Co to w ogóle znaczy? Ktoś może cię kontrolować. Ale na bank. Tylko wystarczy, że napiszcie... Napiszcie tylko tyle, czy się zgadzacie z tym, albo czy znacie taką osobę, bo bardzo często, no, na pewno słyszeliście takie akcje, typu, że ktoś, nie mówię czy kobieta, czy mężczyzna, nagle tak, sprawdza telefony, maile Facebooka i wiesz, ta druga osoba nie może generalnie egzystować bez co tygodniowej kontroli na przykład, tak? Jeśli znacie, jeśli słyszeliście... To jest, jeśli powinienem wspomnieć w tym przypadku, to jest już, słuchajcie... bardzo niebezpieczny poziom kontroli. Bardzo niebezpieczny. Ja już pomijam temat, że fajnie jest mieć odrobinę intymności w związku i fajnie, jakbym ja się chciał podzielić tymi prywatnymi rzeczami. Tylko to zawsze wychodzi z mojej strony. Czy ja chcę pokazać mojej partnerce. I tu nie chodzi o brak zaufania. Chodzi po prostu o to, że pewne rzeczy może mieć prawo w związku, zostają nasze. Czy jest różnica między zaufaniem i tym, że sobie ufamy, bo jeśli komuś ufasz, no to... To ufasz na zasadzie takiej, że ta osoba gra i jest razem z tobą i to jest okej. I ja rozumiem, że być może część z was była skrzywdzona, że po prostu było kiepsko. Natomiast to nie powoduje dobrego wejścia, to nie powoduje układu partnerskiego między sobą. Marcin coś napisał, musimy zrozumieć, że ja mam dużą potrzebę rodziny, ale on, ona może mieć inaczej. Ja mogę być opiekuńczy, ale on, ona może podchodzić na ludzi do związku. O tym pisał profesor Rice. To nie znaczy, że ktoś kocha bardziej lub mniej, tylko inaczej niż ja. Mariusz, super komentarz, bo masz takie długie, fajne. Tak, dobre, myśli. Bardzo takie... Trudno coś dodać właściwie. No, to jest ta empatia, To, co mówisz na ostatnim, jako taki przepis, dobry przepis na związek, postaw się na miejscu drugiej osoby. Czego ona może chcieć, empatycznie. Dobra, byliśmy w miejscu, jeszcze nie, zanim się przy kontroli. Dobra. To, co powiedział Łukasz, czyli ten kontrola, sprawdzanie Facebooka, maili, telefonów, bo ona wyszła do łazienki, czy on wyszedł do łazienki. Tu tego nie przypiszę do żadnej, słuchajcie, z płci, obydwie to mają. To jest już chorobliwy moment, to jest już bardzo niebezpieczne, jeżeli jest taka potrzeba kontroli. Skąd się bierze? Moim zdaniem z dwóch najważniejszych źródeł. Pierwsze, albo ta osoba coś zrobiła kiedyś. No i to rozumiem, tak? Czyli ta osoba, która jest w związku, mogła kiedyś coś zrobić, ja teraz w tym tkwię, czyli nie zostało odbudowane zaufanie. Tak? Albo ze strony tej osoby, albo z mojej strony. Druga rzecz jest taka, że to jest moja przeszłość. Ktoś inny kiedyś zrobił mi krzywdę, zdradził mnie, nie wiem, zawiódł i ja teraz kontroluję. I trzeci poziom, moim zdaniem jest... I być może to może być to, co by napisała Magda, jakże zobacz tylko. Nadmierna kontrola często wynika z niskiego... To jest trzeci punkt, dziękuję Magda. Z niskiego poczucia własnej wartości i poczucia zagrożenia, czyli braku zaufania. Czyli ja nie tyle nie ufam drugiej osobie, ja nie ufam, że ja nie wierzę, że ja jestem dość dobry, ja nie wierzę, że ja jestem dość ciekawą osobą i boję się, że ta druga osoba mnie zostawi dla kogoś innego, będzie flirtowała z kimś innym, czy będzie zaczepiał inne kobiety, bo ja nie czuję się dość dobrze z samą sobą. I to często nawet druga osoba nie jest winna. Wielokrotnie spotykałem, słuchajcie, na sesjach coachingowych osoby, które dokładnie z tym przychodziły, że one kontrolują partnera. Tu akurat moje klientki, to wcześniej były klientki niż partnerzy, ale mężczyźni też się zdarzali, którzy kontrolowali, bo czuli się źle sami ze sobą, czy oni będą potrafili tę osobę utrzymać. Tak jest. I to tutaj bardzo przechodzimy od razu do kolejnego, piątego killera, a tylko jeszcze krótkie podsumowanie się należy, tak? Tak, dokładnie. Jak to niszczy związek? Bo o tym mówimy. Musimy poznać, czy wiemy, czym jest killer, jak on niszczy związek. No proste. Jeżeli ja chcę kontrolować drugą osobę, to chcę ją złapać, bo ona taka piosenka, hej,
Zazdrość. Ale to akurat się nazywa zazdrość. To jest kolejny punkt. W sensie wsadzę cię w złotą klatkę. Dokładnie. Tak, żebyś nie musiał nigdzie wychodzić. Będzie ci pięknie, cudownie, ale to jest ta chęć kontroli. Żebyś był maksymalnie zależny ode mnie, bo cokolwiek jest nieprzewidywalne, boję się tego. Na następnym live musimy wziąć ze Sławkiem instrumenty i śpiewać piosenki do każdego killera na przykład, nie? A kurde, to związku to by żałuję, że cię znam. Myślę, że come on, to jest Ewelina Flinta była, nie? Ale zazdrość, hej, w złotej klatce, w złotą klatkę zamknięcie, tak. Więc to zabija związek, bo druga osoba czuje się coraz bardziej ograniczana, brakuje tej wolności, mało tego, cokolwiek nie zrobi, albo większość rzeczy jak robi, mało, nawet takie, które czuje radość, idzie na fitness, bo to lubi, albo tańczyć, bo to lubi, czy od tej dużej w pracy miał projekt, coś dobrego robi, spełnia się zawodowo, albo w pasjach, ty jako najbliższa osoba, jako partner, zabijasz tą radość swoim takim kontrolą. Z reguły to jest bardzo negatywna emocja, czyli, zobacz, ja ostatnio się śmiałem z Łukaszem, że w dzisiejszych czasach przedsiębiorca to jest osoba winna przed urzędem skarbowym. Oczywiście śmieje się, ale też ciekawe, co to ogląda, ale musi udowodnić swoją niewinność. I czasami ta osoba, najbliższa cię zobaczy, wody w usta, którą kochasz, która ciebie kocha, czuje się jak winna, jako winna, kiedy przychodzi, bo ty nosów chcesz kontrolować. Mamy bardzo długi komentarz, tylko bo brakuje zaufania. Artur napisał. Cześć, się przywitam ze wszystkim, bo u mnie bardzo dużo ludzi nowych przyszło. Cześć Kinga, cześć Monika, cześć Konrad i Usławka, cześć wszystkim. Dawaj, bo ci, którzy są u mnie, nie widzą twoich komentarzy. Dobra, Artur, domyślanie się. Uważam, że poniekąd domyślanie się jest dobre do pewnej granicy, gdyż dla mężczyzny stanowi to pewne wyzwanie. Pozwala mu w oczach kobiety wzrosnąć, czyni go bardziej czujnym, wyczulonym na delikatniejsze i podstawowe aspekty kobiece. Jednakże trzeba to balansować, bo faceci w myślach czytać nie umieją, to potrafi zniszczyć związek. Niestety mój przeszłoroczny między nimi przez to uległ rozpadowi. Dzięki za podzielenie się własną historią, Artur. No to są też dowody, jak widzicie, że coś takiego dosłownie może zrobić. O i Karol, cześć Karol, miło cię widzieć. Karol też był za mnie na wasz pierwszy. Tak, słuchajcie, tym bardziej, jeśli widzicie, czy to u mnie, czy u Sławka, są ludzie i osoby, które opowiadają nam o tym, to jest taka rzecz, która tych killerów my wzięliśmy po prostu z doświadczeń ludzi swoich, tych, które słyszeliśmy z badań. Więc jeśli gdzieś tam widzicie w tym swoją historię, czy czyjąś historię, pchnijcie to i pokażcie, bo naprawdę czasem to może komuś po prostu uratować związek, tak? Związek albo jakąś inną relację, więc może... Pamiętajcie, że pan Facebook bardzo lubi serduszka i lajki i wtedy pokazuje większe ilości ludzi. Nie żebyśmy szli na żebry, ale pamiętajcie, że obojętność jest najgorsza. Panie, daj pan trochę. Panda. Słuchajcie, tak wyglądam dobrze, więc mogę robić ten. Daj, tak, no dobra. Pędzimy dalej, pamiętacie, jedna rzecz ostatnia. O, patrz! Jak byś się czuł... Dziękuję wam bardzo. Patrz na serduszka. I dobrze. Teraz... Czy jakbyś się czuł, gdyby to druga strona kontrolowała cię prawie na każdym kroku, chciała, żebyś jakoś postępował, okej? Okay? I tym zamykamy. To jest killer związku. Tak jest. Cześć Iwona. I jak już jesteś, albo udostępnij. Nie, słuchajcie. O, patrz, Kinga Sisterman. Jest Kinga Sisterman, tak widziałem. Słuchajcie, my tutaj handlujemy, mamy taką walutę ze Sławkiem, że my tu handlujemy albo udostępnienie, albo lajki, wiecie. No takie mamy, no jakby z czegoś trzeba żyć, nie? Więc żyjemy z lajków i udostępnień na tych live'ach. Bardzo mocno z tym, który teraz powiedzieliśmy, wiąże się szósty killer, czyli zazdrość. Czyli ekstremalną formą kontroli, która jeszcze jest obarczona działaniem, bo kontrola może być często pasywna, ale kiedy staje się aktywna, taka ekspansywna, tak. Przeradza się w zazdrość. Zazdrość cichą, na zasadzie wściekłość w sobie i roztrzęsienie, albo wręcz zazdrość, która wypływa, wylewa się na drugą osobę. To jest bardzo niebezpieczne stadium. Tak, i potem ona czasem idzie, przepraszam, ale coś, co ja nazywam nowoczesną formą niewolnictwa, stawiam whisky. Zawsze, jakby... Piotrek, jak tak napisał, to ja mu wierzę. Ty go jeszcze nie znasz, ale... Ja tym bardziej chętnie poznam. Tak, tym bardziej ten. Natomiast ja uważam, że w pewnym sensie to jest taka trochę nowoczesna forma niewolnictwa, ponieważ i również w moich doświadczeń coachingowych, nie tylko zazdrość, czyli to, o czym Sławek powiedział, czyli ta ekspansywność w tej zazdrości powoduje bardzo często, że wiecie, mówimy ludziom, nie wychodź z domu, tak? Nagle dosłownie to wchodzi do takich rzeczy, czyli nie masz nie wychodzić z domu, masz się nie ruszać, masz odciąć swoich przyjaciół, masz odciąć swoich znajomych, masz odciąć swoją pasję, bo tam możesz kogoś spotkać, tak? To jest naprawdę coś, co trawi wiele, wiele, wiele związków. Na zazdrość, robiłem jakiś live o tym cały godzinny ponad, słuchajcie, najlepszym rodzajem na zazdrość. Teraz pomijam aspekty, bo są takie przypadki, że druga osoba specjalnie zbudza zazdrość, bo jakieś głupie przekonanie, nie wiem, chyba w którejś gazecie to było dla kobiet nawet napisane, tych takich
złote porady dla, że jak kocha, jak zazdrości, znaczy naprawdę kocha. No come on, niestety kobietom to jest bardzo, przepraszam was dziewczyny, ale bardzo często to jest sprzedawane, nie. Ja to muszę powiedzieć, Violetta Villas napisała piosenkę, w której było nie ma miłości bez zazdrości. Naprawdę mogliśmy to wszystko odgrywać. To szlibyśmy, tylko ja nie umiem robić, robię takie tytuły piosenek. Tak, tytuły piosenek. Violetta Villas, pod to która już nie żyje, świętej pamięci Violetta Villas, ale come on. W sensie, super, ja rozumiem, że jakby, że zazdrość jest integralną częścią człowieka, ja to kumam. Natomiast jeśli odczuwasz coś takiego, że twoja druga połówka wychodzi, kurde, do sklepu, a ty sobie myślisz, że ona tam nie spotka księcia albo księżniczki swojego życia, no to no come on. No. Zazdrość może dotykać w ogóle tematów niezwiązanych z drugą płcią, czyli nie musi być zazdrość o to, że ta osoba kogoś pozna. To może być zazdrość o nieprzebywanie razem, tak, o pracę, o szefa, który jest 10 lat starszy, jest nieatrakcyjny, ta osoba nic do niego nie czuje, ale osoba wraca, na przykład to był case z coachingu, dziewczyna mówi, że kobieta wraca do domu, opowiada o tym, co było w pracy i co jej szef fajnego zrobił. I to już jest jakby i u faceta trigger. Odpala to gulę, tylko u niego to szło w bardziej taką introwersję, takie do siebie. Jestem beznadziejny, ona chwali tego swojego szefa. Czy ona mogła zrobić coś więcej, pochwalić się swojego partnera? Mogła. Czyli jest taki element, że możemy dla partnera coś zrobić, który jest zazdrosny, czy partnerki, ale to przeważnie, słuchajcie, to na 90% wiąże się z niskim poczuciem wartości, tak pisała Magda. Tak. Czyli najlepszym sposobem na poradzenie sobie zazdrością jest uwierzenie w siebie. I tak, też case coachingowy mi się przypomniał. Osoba jedna, która na przykład wyjeżdża w delegację i tak dalej, i wiecie, no, nie wiem, załóżmy, że kobieta wyjeżdża w delegację, tak? Żeby było tak z tej strony, a mężczyzna zostaje, tak? I nie wiem, i on w tym momencie zaprasza sobie kolegę, z którym sobie, nie wiem, siedzi, nie wiem, grają na PlayStation albo po prostu sobie wypiją po piwie i pogadają na tej zasadzie. I to też się często objawia w tym kontekście, że tamta osoba mówi, nie, nie powinieneś, powinieneś być teraz sam i cierpieć po mnie, tak? I to jest też case autentyczny, w którym osoba mówiła, nie, nie możesz tego robić, bo ty w takim razie się dobrze bawisz beze mnie. Czyli tak. Zazdrość o to, że możesz egzystować beze mnie, to tak. Też się często zdarza. Teraz zobaczcie, podsumowując, ale was idziemy dalej. Fajnie. Cześć wszystkim. Co robi zazdrość w związku? Jak zazdrość niszczy związek? No po pierwsze, kiedy jestem zazdrosny, to nie jest dobra emocja, ja jestem nieszczęśliwy. Czyli nie czuję się ja dość dobry najczęściej i chcę drugą osobę trochę ściągnąć w dół, trochę bliżej siebie. Zacznę od niej żądać i wymagać, żeby kompensowała mój brak wiary w siebie, moje poczucie, że jestem nieszczęśliwy. I to jest bardzo niebezpieczne. Ta zazdrość sprawia, że nie jestem szczęśliwy w związku. Ze sobą najbardziej, ale przerzucam na drugą stronę. Czyli robię sobie, że tylko z tą osobą będę szczęśliwy, ona musi być bardziej moja, jeszcze bardziej, jeszcze bliżej. Dla drugiej osoby to jest bardzo takie ograniczające. To jest kontrola połączona jeszcze z bardzo mocnym takim wyrzutem, karą, często niewybrednymi uwagami. Tak? Taka zazdrość na poziomie raz na jakiś czas może nawet być dla niektórych z was miła. O, widzę, że mu na mnie zależy. Są naprawdę lepsze sposoby na pokazanie, że komuś na tobie zależy, niż zazdroszczenie. Tak? Ale to jest toksyczna relacja. Ona opiera się na braku. I osoba, która doświadcza zazdrości z drugiej strony, zostaje tym obarczona bardzo często. Zaczyna, albo będziesz mnie kochała, albo ustąpisz ze swoich pasji. Czyli musisz ustąpić ze swoich pasji tego, co chcesz robić, co dla ciebie dobre, żebym ja nie był zazdrosny, żebym ja był szczęśliwy w związku. Czyli albo twoje pasje, albo moje szczęście. Tak? Tak? I to i osoba, która jest postawiona przed takim wyborem, traci szczęście z miłości. I wszystkie te dobre rzeczy, które są między nimi, wieczorami, w łóżku, w rozmowach, zazdrość będzie niszczyła. I pamiętajcie, że kompensowanie tego, że mówimy sobie, że okej, okay, ale ja daję ci coś i tak dalej, więc to ci powinno wystarczyć, to mi się skojarzyło, bo hej, właśnie, złotą klatkę sprawię ci, będę karmić owocami, a do nogi przymocuję złotą kulę z diamentami. To tak nie to, że dacie komuś diamenty, a propos zazdrości, to też nie jest, nie można tego skompensować. Mariusz, kiedy jest miłość, przyjaźń, pragnienie i namiętność, zazdrość się nie zmieści. Bardzo ładne. Dobre. Super, Mariusz, bardzo fajny cytat. Mogę ukraść? To może napiszemy na ten temat piosenkę. Ale jakąś taką dobrą piosenkę o zazdrości. Nie, że dobrą piosenkę o zazdrości. W sensie, że zazdrość nie jest okej. Okay. Nie jest okej, okay. A w tym sensie. Nie, że dobra piosenka o zazdrości. Mm. Super. Dobra, kolejny killer. To może idźcie po kolei. Tak, idziemy. Tak. Czyli to już jest nasz szósty killer chyba. Szósty killer. Co, który to jest killer, pamiętacie? I właśnie, sprawdźmy. Dziękuję bardzo. Mariusz pozwoli mi ukraść. Słuchajcie, sprawdzamy was. Na którym jesteśmy killerze? Na którym jesteśmy killerze? Czy ogarniacie? Znaczy teraz szósty, czy to był szósty? Teraz szósty. Teraz szósty. Teraz szósty. Teraz szósty killer. Udowadnianie racji. To jest to. Było sześć, dobrze. Było sześć, Mariusz powiedział.
Killer 6 łamany na 7, może 6,5. Nie, 6. Słuchajcie, udowadnianie racji. Myśmy w tamtym live już gdzieś powiedzieli taką fajną rzecz, że budowanie relacji nie jest udowadnianiem swojej racji. Patrz, kontrolę. Chcesz mieć rację czy relację? Mhm. I słuchajcie, to jest naprawdę ważna rzecz, to znaczy, że my często uważamy albo tworzymy związek w taki sposób, że związek to jest pewnego rodzaju oligarchia, tak? Na zasadzie ja tu jestem teraz panem i władcą i ja będę tobą zarządzał i ja będę... Jak to mówił trener, już nie pamiętam który, ale chyba to Piechniczek mówił, że bramka jest okrągła, piłka jest okrągła, bramki są dwie, ale Niemcy zawsze muszą wygrać, tak? To jest trochę na tej zasadzie. Związek jest partnerski, wszystko jest okej, ale ja mam zawsze rację. Ale rozmawiajmy. Tak, rozmawiajmy. Powiedz, o czym myślisz, tylko... Tylko wiesz, jakby nie przesadzaj, bo to są tam ten... Mhm. To bardzo istotna sprawa, w sensie jeśli chcecie budować relacje, to tam się nie mieści dyktatura. W relacji nie ma miejsca na dyktaturę, jest miejsce na dialog, tak myślę. Że mało tego, potraficie obydwoje wyjść z... To są kłótnie, myśmy nie mówili o kłótniach, tam zawsze pojawia się ta racja. Potraficie wyjść z kłótni z własnymi racjami. Teraz zobacz, co się dzieje, kiedy jedna osoba udowadnia, że ma rację. Niech będzie, że my z Łukaszem mamy rację przyjacielską i ja udowadniam Łukaszowi, że się myli. Jeżeli przegram, jeżeli Łukasz nie przyjmie mojego zdania, to albo jest głupi po prostu, nie zna się, albo ja jestem głupi, nie potrafię go przekonać. Ktoś zawsze przegrywa tak. Tej relacji. Jeżeli ja wygram, to na chwilę będę czuł się może fajniejszy, ale osoba, która jest mi bliska, przegrywa. Czyli finalnie w związku dla my upada. Jedna osoba jest nieszczęśliwa. Kazimierz Górski. Bardzo dziękuję, Mariusz. Kazimierz Górski to powiedział. Mamy bardzo... To jest komentarz, który jest taki kontrowersyjny, w sensie... No przeczytaj to sobie, zobacz. Następny, Artur pisze. Następny podstępny i silny sposób manipulacji, jak to robią na przykład systemy religijne, to poczucie winy wykorzystywane na przykład w zazdrości. Tak, uważam, że wpędzanie kogokolwiek w poczucie winy, na chwilę odetnę się od części religijnej, wpędzanie kogokolwiek w poczucie winy sprawia, że osoba robi coś nie dlatego, że chce, dlatego, że musi, czuje się winna, czuje, że trzeba tak zrobić. Jeżeli w związku czuje coraz więcej muszę, To jest kolejny killer, tak można powiedzieć. To jest taka ścieżka drogi wyjścia z tej relacji. Nikt nas nie chce być w miejscu, w którym musi musieć. Tak, musi musieć. Bo to jest nakaz, to jest przykaz, to nie jest przyjemne. A tak w ogóle, tak się zapytam, bo my czasem też, bo wiecie, my możemy, to też jest dla nas okazja na spotkanie, na porozmawianie. Nie masz w ogóle wrażenia, że to bardzo często jest faktycznie tak, że wzorce czy pewne właśnie rzeczy wpuszczają nas już w taki kanał muszenia czegoś, na zasadzie, że musisz mieć tak, musisz mieć w tym momencie dziecko, musisz mieć coś tam i to... Po ilu latach trzeba się zaręczyć? Właśnie jest jakaś taka, albo tam... Dziewczyny, bo to czas ma się zaręczać. Ile trzeba być razem ze sobą, żeby się zaręczyć? My was nie... To żart jest oczywiście, chcecie, ale wiecie, ale o co chodzi. Chcę was uświadomić, tak? A ile lat po zaręczynach powinno się już ożenić, nie? Się, no dokładnie. Wiesz, że gdzieś jest coś takiego, że w którymś kraju, że podpisujesz, chyba w Holandii, o ile dobrze pamiętam, że tak, robię, dbam, bo chcę. Tak jest. Jest w którymś kraju coś takiego, że podpisujesz taki coś ala związek partnerski, że jakby ten, ale jeśli... Z terminem ważności, żeby wiedział, że chyba super. 2 lata masz na to, że musisz wziąć ślub. Jak nie bierzesz, to automatycznie... A, w ten sposób. Ja myślę, że to jest nie. Jak mi się podoba, to przedłużam o kolejne 2 lata. Nie. Taka umowa stronę. Na czas określony. Nie, właśnie to jest umowa na zasadzie takiej, że masz 2 lata i jeśli w ciągu tych 2 lat nie weźmiesz ślubu, to on wygasa w naturalny sposób. I słuchajcie, i dla instytucji ślubu, jakiekolwiek to jest, czy cywilnego, to jest świetne. Tylko co jest ważniejsze, ślub czy relacja? Związek, rozumiecie? To zależy, w jakim wieku Kasia napisała. W sensie, zależy w jakim wieku... czyli że jest trochę tak, że co, że jak już po 30 to rok, ale przed 30 4 lata na przykład można chodzić ze sobą. No dobra, a w takim razie po jakim czasie w związku powinno pojawić się dzieci? W związku, w małżeństwie, w relacji? A czy w ogóle, bo to jest bardzo częste, że wiecie, dzisiaj część ludzi mówi, no my nie chcemy mieć dzieci, a reszta na przykład mówi, jak, no ale jak to nie chcecie mieć dzieci, tak? Cześć Krzysiu. No dobra. Ciekawe, jak tu przeszliśmy, udowadnia racji, ale podsumowując, myślę, że to jest dla was bardzo jasne. Tylko jak to obciąża związek, jeszcze raz podsumujmy. Czyli jeżeli jedna strona chce mieć rację, to znaczy, że jedna strona wygra, druga przegra, a po drodze poranią się jeszcze. Tak, bo bardzo wiele par, które udowadnia sobie rację, w pewnym momencie zaczyna iść na noże. Czyli zaczynają się pojawiać argumenty, które normalnie by tej osobie kochanej osobie nigdy nie powiedział, bo nie chce się zranić. I to są część, że ci ludzie rozstając się już są bardzo często... Nie ma dialogu w ogóle już, tylko to już jest przerzucanie się jakby winą nawet tak. Często, tak? Czyli jeżeli twoim celem jest mienie racji, rację możesz miewać, tak? I twoja racja nie jest objawiona. Mogą być 2 racje, nawet może być 5 racji. Tak, i możecie sobie powiedzieć, możecie racja do wspólnej racji. Każdy ma swoją. Mariusz napisał piękny komentarz, ja oświadczyłem się po miesiącu, jak kamień z procy minęło nam już 15 lat.
No i gratulacje. Właśnie widzisz, Mariusz, i się nie trzymałeś przepisów w takim razie. Bardzo dobrze. Okej, myślę, że wiecie, o co chodzi w narracji. Tak. Idziemy to, i to naprawdę, to jest taki cichy killer. Przecież, to jest w opór przecież ludzie zawsze się kłócą. Przecież zawsze ktoś musi mieć rację. Nie mogą być obie strony racji. Zwłaszcza to jest killer, jeżeli jedna ze stron z reguły musi mieć rację, a druga z reguły ustępuje, czy nie ma tej racji, wtedy rodzi się pewne mocne nadużycie. To jest taka sytuacja, gdzie macie znajomego albo znajomą, który wszedł z kim związek, żyli tak i nagle on staje w twoich drzwiach któregoś pięknego wieczora i mówi, musisz mnie przespać, stary, bo już nie wytrzymałem. Po prostu każdy ma granice, tak? Każdy ma granice i w pewnym momencie rezygnujesz. To jest trochę to, o czym też Asia napisała, to też tak rozumiem, w sensie ktoś ci udowadnia twoją rację, znaczy, że ma rację, aż w końcu dochodzimy do momentu, kiedy ty już po prostu masz dość i zatraciłeś tak bardzo siebie i swoją w ogóle pogląd, że po prostu już odpinasz się od tego. Przy walce o rację będą dwa ekstremalne, w sensie dwa skrajne zachowania. Pierwsze, przypuszczam, że Łukasz udowadnia, że ma rację w naszej relacji. Pierwsze moje będzie takie, że będę z nim walczył o moją rację. Im bardziej Łukasz będzie udowadniał, że ma rację, tym bardziej ja będę walczył i to będzie koniec większy. Dlaczego? No bo ja bronię mojej niezależności, wolności i konstytucji, chciałem powiedzieć, tak? Rozumiecie? Ja, im bardziej Łukasz udowadniał, że ma rację, tym bardziej zaczyna wchodzić w moją przestrzeń, tym bardziej muszę wyraźnie pewnie postawić granicę. To jest jedno. Czy będzie skalowało? Im bardziej Łukasz będzie chciał mieć rację, tym bardziej ja będę... Wystaw rękę. To jest to, żebym ja go naciskał na tą rękę, musi postawić opór, tak? Jak nie postawi, to pójdzie dalej. Jeżeli ja nie postawię w ogóle oporu, to Łukasz, to ta relacja wasza by całkowicie ze strony, ja zacząłbym tej racji coraz mniej bronić, zacząłbym przestać mieć, zauważyć moją rację, w sensie moje prawa, to czego ja chcę, a to jest to, o czym powiedział Łukasz, to się w pewnym momencie przeraża się w przerażającą frustrację. Tak. I ona w pewnym momencie wybucha, a wtedy są awantury o wyniesienie śmieci. Jakoś tak, przepraszam, ale ciągnie nas w ten klimat, Tomek napisał. Ja po pół roku po odejściu z seminarium poznałem dziewczynę, za kolejne pół roku była już narzeczoną, a za kolejny rok była żoną. Ale twoją, Tomek. W sensie, nie, że... Super, piękne historie. Fajne. Takie historie też chcą dużo słuchać, dzielcie się. Bardzo się cieszę. Mariusz też napisał, widzieliście, jakie zderzaki są w ciężkich lokomotywach. A propos... A propos... Pędzimy do kolejnego killera, tak, w takim razie. Siódmy killer. Ach, teraz myślę, że to już ósmy. Ale... Przepraszam, bo tu wiecie, są różne... Słuchajcie, on taki trochę pozytywny, w sensie w niego najprzyjemniej jest z niego wychodzić. I to jest coś, co bardzo... To jest najbardziej cichy zabójca związku, w jaki istnieje. Mało tego, to jest jeden z tych zabójców, którego ludzie zapraszają do związku, sadzają między sobą, on siedzi tutaj. Tak. I polega na tym, że ludzie patrzą, zaczynają patrzeć dwie różne strony, zaczynają się przyzwyczajać. Co więcej, ośmielę się powiedzieć więcej, że dla niektórych ludzi ten killer, ja wiem, że specjalnie go jeszcze nie ujawniamy, jest takim trochę, wręcz czasem niektórych tych mówią, tak, że tak trzeba, wiesz, że jak już tak to robiłeś. Jest przecież. Tak, to jest w ogóle ta rzecz, która się pojawia, jak potem się spotykacie z tą rodziną na, kurde, 16 tam świętach i oni mówią, no przecież a jak, to się inaczej nie da. No dobra, wyjawmy go, kolejny killer. Rutyna, przyzwyczajenie, rutyna. Za każdym razem, kiedy czujesz w swoim związku, gdzieś ten pomysł zniknął. Słuchajcie, no jak nie dorzucasz od razu, to zniknie. Rutyna polega na tym, to kiedyś było świętością, było pasją, było świętem dla was. Zobaczcie, zakochani mają każdego dnia święto. Marzy to teściowa? Teściowa to... Dojdziemy do tego. Przepraszam, może nie stricte, ale dojdziemy do tego tematu. Mariusz, patrz, czuwaj, naprawdę. Znacie tych killerów, teściowa numer 3. Zobaczcie, to jest rutyna, to jest ten moment, kiedy wasz płomień przygasł. Na początku to jest cudownie, wspaniale, a potem nagle się budzą, gdzie to zniknęło? Tak. Gdzie ta pasja? Gdzie ten dziki seks do północy i śpimy 3 godziny, idziemy do pracy? Tak, to zmęczenie. Gdzie ten szał, żeby wyjechać, podać się na wakacje? Zniknął. On się już ulatnia. To jest tak cichy killer, że jego się nawet nie wyczuwa. To jest właśnie zmiana. Tak, dlaczego to się tak dzieje? Ponieważ w naturalny sposób, jak jesteście w związku, to wiadomo, że związek nie będzie wyglądał tak samo jak w pierwszych 3 miesiącach, gdzie po prostu, tak jak powiedział, uprawiacie seks, śpicie godzinę i po prostu lecicie do pracy, a potem znowu uprawiacie seks. A w pracy SMS-y do siebie, SMS-y, jak się tak czujesz kochany, jak się widzicie, jak pięknie wyglądasz, o jak dobrze, że się spotkaliśmy, a pamiętasz wczoraj i wspólnie historię. Tak, wiadomo, że to będzie, że związek ewoluuje, że związek się zmienia, ale to wcale nie znaczy, że musicie wpadać w rutyniarstwo. Absolutnie to nie znaczy. Rutyniarstwo, moi drodzy, najczęściej, moim zdaniem, z mojego doświadczenia, wychodzi z wygodnictwa. Tak, zdecydowanie. Skoro i na takiego... chwilę, to jest piękna blondynka, jak ta lokomotywa z dużymi zderzakami. Najczęściej pojawia się coś takiego w głowie, to jest nieuświadomiona myśl, ale
Na początku ja o nią walczę. Mm-hmm. Tak? Ja już się nie... staram, ja zabiegam. A potem kwiatka, już nie muszę. A potem on już jest mój. Tak. To jest ten moment, kiedy musisz usłyszeć mój stary, moja stara. Tak. Kuźwa, w ogóle przepraszam. Co to jest? Ja pierniczę. 30-latkowie w związku. Tak, kuźwa. Dlaczego mówicie? Dlaczego? Ej, serio, teraz poważnie. Popatrzcie mi w oczy. I tu, i tu. Serio mówicie na swojego partnera, twoja stara albo twój stary? Come on. Co się stało chyba, z misiem, macie... kotkiem, kochaniem, ale słoneczkiem? Ale to jest? W sensie, mnie najbardziej rozbraja to, że ludzie, którzy są w tym samym wieku, mówią, wiesz, mój stary, ja pierdykam. Jakby, come on, no, nie róbcie tego. Ale to też są pewne wzorce. Ja znam osoby, które wchodzą w to z żartu. Ja wiem, tylko... okej. Okay. Ale wiesz, kurczę, o co chodzi. Słowa ja lubię... się przekładają jednak ja, tak, na ja lubię, jak ludzie, którzy są w związku 15 lat, mówią do siebie myszko, kotku. To jest rozczulające. Tak. A to jest pewien element tego w języku, w sposobie bycia z sobą, tego płomienia, tego żaru. Tak. Tego, że tam ciągle to jeszcze jest. Że dalej o siebie zabiegają, że ja chcę powiedzieć jej tak dzień dobry, żeby ona miała dobry dzień od tego poranka. Że dlaczego jak się budzimy w tych pierwszych miesiącach, to już pomimo ten seks, bo tak, tak, okay, dużo mówimy, tak, ale budzimy się buziakiem, on nie robi kawę, kochamy, tak. A mówimy sobie, że się kochamy, jak dobrze się obok ciebie obudziłem, albo czujemy zapach tej osoby rany, to jest takie miłe, takie bliskie sercu, a potem jest, idę umyć zęby, ty pierwsza czy ja pierwsza do łazienki. Słuchajcie, ja jestem zwolennikiem tego, mówiła mnie moja pani, dobre, fajne. Słuchajcie, ja jestem zwolennikiem tego, żeby zamienić rutynę na rytuał. Bo rytuał, zwróćcie uwagę, że to nie jest to samo, tak? Rytuał z założenia jest czymś, czym się dla mnie różni rytualne zrobienie czegoś od rytualnego zrobienia czegoś. Rutyniarstwo, brawo, ta część jest świetna. Dzięki, Mariusz. Rutyną dla mnie jest mycie zębów. W sensie, nie wiem, czy macie coś takiego, ale rutyna to jest coś takiego, jeśli się zastanawiasz na przykład, czy zamknąłeś drzwi, nie? Bo to jest rutyniarskie, po prostu odcina ci myślenie, emocje i tak dalej. Rytuał to jest wykonywanie czegoś z pełną uważnością, z pełnym świadome. Zaangażowaniem, świadome. My teraz byliśmy, tak się podzielę, byliśmy teraz, moja żona była ze mną, byliśmy 2 dni w Poznaniu, bo ja miałem szkolenie, ale pojechaliśmy sobie we dwójkę i skorzystaliśmy z tej okazji, bo to jest to, możemy coś zjeść, bo musimy coś jeść, oczywiście, ale stwierdziliśmy, kurde, jak już jesteśmy sobie w Poznaniu, to może pójdziemy sobie na jakąś fajną kolację i my robimy z tego randkę. I to nie jest rutyna na zasadzie, no jak już jesteśmy, to idziemy, bo ten... Nie, idziemy, bo to jest dla nas rytuał, bo my odkładamy telefony, jemy coś fajnego, przeżywamy to. I teraz każda z tych rzeczy, którą robicie, może być waszym rytuałem. Możesz wstawać rano i mówić rytualnie, tylko to jest to, że patrzysz komuś w oczy i powiedzieć, kocham cię, kochanie. I to jest super, a kochanie moje to... No kolejna playlisty. No właśnie chciałem powiedzieć. Musimy zrobić coś następnym razem, będziemy ułożyłem wam playlistę, sobie będziecie odpalać, jak będziecie nas słuchać. Taki patent. Zróbcie z tego, kurde, rytuał. Zróbcie coś takiego, że będziecie to przeżywać, ale to ma rozniecać ten płomień. To będzie ten element dorzucania tego ognia. To jest strasznie, bo macie dużą potrzebę jedzenia i piękna. W sensie ja z moją żoną, ale że... Interpretacja. Zostawmy to dla was. Tak, tak, swój okay. Prywatny świat, ale można tak obserwować. Teraz zobaczcie. Rutyna zabija bardzo powoli. Nie tak. Obejrzycie się. To jest taki dzień po dniu, dzień po dniu, dzień po dniu. I nagle robi się... gdzie to wszystko wyparowało? Gdzie to poszło? Jak to się... Gdzie to zniknęło? Tak? Chodzi o to, żebyście zaczęli... Nawet, i to jest w zasadzie w każdym momencie możecie zacząć. Nawet tak. Dzisiaj, czy no, lepiej dzisiaj. Zacznij wprowadzać świadomie. Czyli zacznij zabiegać, starać się tak o jest. Swojego partnera, partnerkę. A już to kiedyś zrobiłeś. Umiesz to robić. Tak, najprostszy patent. Chodźcie na randki, no. Tylko nie na zasadzie... Randka to jest coś wyjątkowego. Kiedyś była, tak? Czyli się stroiłeś, się wypachniałeś na tą randkę, tak? Byłeś przy... Wiesz, serce ci klekocze na początku przy tych pierwszych tych, bo się starasz, bo myślisz, czy ja bym dobrze wyglądał i tak dalej. Dlaczego nie mielibyście tego nie robić teraz, tak? Dlaczego nie możecie zrobić dokładnego? Tylko, że to różnica jest najczęściej tylko taka, że mieszkacie w tym samym mieszkaniu. Ale czemu nie możecie powiedzieć, teraz musimy się ładnie ubrać, tutaj, bo idziemy sobie na randkę, to coś wyjątkowego. To jest rytuał. To jest jakość spędzania sobą czasu też. Czyli nie pstryknięcie telewizora i bez słowa, tylko może być krótszy czas, ale wysokiej jakości razem. Dbanie o tą drugą osobę. To jest rutyna pojawia się, kiedy zacznę dbać o siebie. Bo ja już mam, on już jest mój. Już tak, już nie muszę, starać. Już nie muszę, tak. Nie, masz rację, nie musisz się starać. Wiesz, kiedy pojawia się to słowo, że rytuał jest sposobem, jak to zrobić. Ale to, o czym mówimy, przeciwieństwem rutyny, czyli... nie chce mi się, jest to, że mi się chce w związku starać. Nie muszę się starać kontra chcę się starać. My chodzimy w wawie czasem z wami. Ja wiem, Monika, że chodzicie. I to jest dla mnie, i to jest taki double date i to jest super.
No bo właśnie to jest super, że to jest kwestia, jak wy spędzicie ten czas, czy jak to, jak ten czas, bo ważna rzecz, że jedni mówią, że dla jednych randka to będzie, wiesz, muszą być zawsze ubrani, dla innych randka to jest, może być... Ja myślę, że możemy kiedyś zrobić następnego live'a o randkach, bo to jest tak szeroki jak temat, jest słuchajcie, randki, albo rytuały. Ale bardzo dużo o tych rytuałach, słuchajcie, bo my dzisiaj mówimy o killerach, czyli o tych takich niefajnych rzeczach, żebyście uniknęli, ale przygotowując na wasze szkolenie, zaprojektuj swoją relację. Tak. Takie szkolenie. Tak. Przygotujemy dla was szkolenie Telewy, co też trochę o tym. I tam między innymi cała duża część jest o projektowaniu swojego związku, właśnie tych rytuałów. O tym, jak to zrobić, tak? Właśnie, żeby nie było rutyny, żeby zaplanować sobie ten wysokiej jakości czas razem. Randki, spotkania, sposób mówienia do siebie. Zamiast stary, stara, to kotku, myszko, cokolwiek chcecie. Tak? Słuchajcie, jest zupełnie inaczej, jak widzę dziewczynę, która w siedmioletnim związku, mówię wam o realnych przykładach, to są moi znajomi. Mówi do swojego faceta, ty kocie. Nie? I to jest takie, ty kocie, ty kocurze, z takim wręcz pożądaniem to do niego mówi, 7 lat razem, fajnie. Niż stary. Stary, no, idziemy? Stary idziemy. Stary przychodzi między przyjaciółmi. Znaczy nie, żeby nie było, jak jesteś, jak to ma inside joke tak zwany, jak to jest z tym starym, albo to was grzeje jakoś, to spoko. Tylko ja mówię w kontekście o tym starym, żeby nie było takie na zasadzie, mój stary, nie? Następny. Pędzimy dalej. Kolejny killer, to już chyba 9? 8? Albo 8. 8. Według mnie jest 8. Kłamstwa. Ja wiem, że to jest proste i zaraz mam nadzieję, że będzie jakaś burza o to, co nie można kłamać. No właśnie, jak myślicie, zanim my tutaj wylejemy, znaczy włożymy tam coś, kij w mrowisko, ktoś gdzieś. Jak uważacie, teraz jest ten moment, oczywiście mieliśmy gadać godzinę, wyszło nam jak zwykle. Szybka rzecz. Uważacie, że w związku trzeba mówić bezwzględną, bo my znamy takich, którzy uważają, że bezwzględnie trzeba mówić prawdę. Zawsze. W sensie na zasadzie, wiesz, że ja nie mówię o takich skrajnych sytuacjach, ale ktoś do ciebie pisze, twoja partnerka i mówi, co teraz robisz, kochanie? A ty jej bezwzględnie odpiszesz, co teraz robisz, nawet jeśli robisz rzeczy tam, gdzie idziesz, tam gdzie król chodzi piechotą, dokładnie. Napiszcie, jak uważacie, milczenie nie jest kłamstwem. Nie, ale chodzi mi o to, czy uważacie, że naprawdę zawsze, czy ludzie powinni być, jak są w związku, to powinni mieć przepływ po prostu totalny, tak? My słuchajcie, nie będziemy się nad tym bardzo rozwijali, powiemy dlaczego szybko to jest killer i co on robi. To jest prostej przyczyny, robiliśmy o tym cały live. Miesiąc temu, przed Wośpem. Tak, to było przed Bożym Narodzeniem jeszcze, więc możecie znaleźć na przykład na fanpage'u Polskiej Akademii NLP. Jest to nie było przed Bożym Narodzeniem, to było po Bożym Narodzeniu. Dobrze, w grudniu. Moje zdanie było przed. Zanim pojechałem do domu. Mogło tak być, nie mogło. W każdym razie, na Polskiej Akademii NLP znajdziecie w filmikach, u Łukasz też się udostępnił ten live, więc spokojnie, bo całe 2 godziny gadaliśmy. Tak, 2 godziny, dlaczego, jak nie więcej. Tak, chyba, no. Dlaczego ludzie kłamią w związkach? Więc nie chcemy dzisiaj mówić o przyczynach, o tym jak to się dzieje. Podzielcie, dlaczego, czy według was jest dobre, czy złe. Natomiast chcemy, żebyście zobaczyli, co kłamstwa, niby niewinne, winne lub niewinne, co kłamstwa robią, dlaczego są killerem w związku. Więc przede wszystkim, kiedy zaczynam kłamać, to znaczy, że prawdopodobnie chcę skłamać. Tak? Wybieram skłamać. I z jakiegoś powodu, z jakiegoś tak? Powodu. Nie chcę powiedzieć prawdy drugiej osobie. Tak? No. Powody mogą być różne. I moje, jeśli napiszecie coś ze swojego zdania, mam nadzieję, że zaraz napiszecie, w mojej historii, czy w moim światopoglądzie jest tak, że są momenty, kiedy mogę nie powiedzieć prawdy, żeby nie powiedzieć skłamać, tak. Dla dobra drugiej osoby. Czyli white lie tak zwany, biały kłamstwo. Czyli po to, żeby ta osoba nie była smutna, żeby zaoszczędzić przykrości. Na tej zasadzie, jak mojej mamie nie zawsze mówię, że mieszkam 400 km dalej, nie mówię, że mam gorączkę, bo co ona z tym zrobi? W niczym mi nie może tego by się przejmowała. Ale wiem co, prawdę mówić zawsze, tylko czy trzeba zdawać sprawozdanie z każdej sytuacji. Okej, okay, wiem o co chodzi. Natomiast ja ze swojej perspektywy to, co na danym live mówiłem, powtórzę tylko jedną rzecz. Po pierwsze, każdy ma swoje sekrety, ludzie. Ale nie, to nie musi być zawsze sekret pod tytułem, że prowadzisz drugie życie. Ale to, że masz czasem swoje przemyślenia, czasem są rzeczy, których się wstydzisz powiedzieć, albo wstydzisz się powiedzieć głośno, bo się czymś martwisz, bo coś, nie chcesz o tym rozmawiać. To jest pierwsza rzecz, ale pamiętajcie też, że kłamstwo biologicznie nie jest wygodne dla osoby, która kłamie. Zostawia tu przede wszystkim, bo to, że ja okłamię Sławka, on, jeśli on o tym nie wie, to on nie odczuwa tego, ale to u mnie zostawia taką skazę, rysy na szkle. Kolejna piosenka. No to musisz pamiętać. Kto to powiedział, to że jeśli zawsze mówisz prawdę, że te, że ktoś mądry, pytanie do was, kto mądry powiedział, że ten, kto zawsze mówi prawdę, nigdy nie musi pamiętać tego, co mówił. Myślę, że w momencie, kiedy... Magda napisała, myślę, że w momencie, gdy jesteś nieszczery z drugą osobą, jesteś nieszczery sam ze sobą, ładne... Mogę być szczery ze sobą, kumując drugą osobę, czyli szczerze wybieram nie mówić prawdy tej osobie z jakiegoś powodu. Szczerze wybieram być nieszczerym. Tak, ale Magda generalnie powiedziałam tak, że tak generalizując troszkę, tak. Dlaczego to jest killer związek? Dlaczego kłamstwo zabija związek?
Tak jak powiedzieliśmy, moim zdaniem, to jest moja definicja, jeżeli to jest bardzo sporadyczne i zawsze tak nazywać to white lie, tak? Zawsze jest dobry intencja drugiej osoby, to jest okej, okay, ale zawsze, jeżeli tego się robi dużo, to Łukasz powiedział, może być coś, o czym nie chcę mówić, coś, co jest dla mnie przykre, coś, co jest dla mnie krępujące. Mówimy o związku, mówimy o najbliższej ci osobie na świecie. Tak jeżeli jest. Pojawia się coraz więcej momentów, o których ja nie chcę tej osobie mówić, rzeczy, które się nie chcę z nią dzielić, których obawiam się może jej powiedzieć, bo jej będzie przykro, bo mnie nie zrozumie, bo mnie oceni, bo mnie skrytykuje, o czym już mówiliśmy, bo nie spełni jej oczekiwań, to jak mówi klasyk, wiedz, że coś się dzieje. Nie pytaj, nie będziesz oszukiwana. Ja wiem, to jest... To Agnieszka... Piękne w swojej formie. Ja bym powiedział tylko tyle, są takie, że im mniej wiesz, tym krócej cię przesłuchują. Słuchajcie, ale milczenie, przemilczanie pewnych spraw też jest elementem oszustwa. I teraz pomyślcie, jak czuje się druga osoba, która zaczyna czuć, że coraz mniej zna tą osobę. Każde kłamstwo sprawia, że my coraz mniej się znamy. Znaczy, buduje tą tak, związek. Ja to nazywam tak, że wiecie, tą wyrwę, która powstaje. Taką barierę między nami. Taką barierę. Bo jak nie powiem o pięciu rzeczach, to potem nagle nie powiem o szóstej, która jest konsekwencją tych pięciu, no bo jak? To potem się wydarzy, że nie powiedziałem, to sobie będzie przykro. Kłamstwo tworzy sztuczną barierę. Nie mówię o jednorazowych, krótkich rzeczach, które nie są istotne. A już w dużych sprawach nie mówię nieprawdy, kłamanie, to już w ogóle jest killer związku. Widzę, że pytanie tak, się u ciebie. Kłamstwo ma krótkie nogi. Tracisz zaufanie, czujesz się zawiedzionym. Tak, tak to jest kolejny killer. Dlaczego to jest killer? Bo zabija zaufanie w związku. Bezcenną walutą każdej relacji, zwłaszcza związku, jest zaufanie. To jest paliwo waszego związku. Tomek napisał, no właśnie, po jakimś czasie w związku, małżeństwie, wiemy, czego mówić nie trzeba. Nie powinno się, choć ta granica jest cienka. Ale tak, wiesz co, bo czasem też pamiętajcie, że właśnie pytanie jest takie, czasem jest coś subiektywnym twoim doświadczeniem w tym momencie i to, że ty nie dasz powiesz, sobie na nie czas. Dasz sobie na nie czas, to nie jest kwestia też taka, czasem faktycznie jest lepiej. Tak, no to generalnie po kłamstwie moglibyśmy dużo, ale tak naprawdę odsyłamy was do tego dwugodzinnego live'a, gdzie się tak naprawdę skupialiśmy na kłamstwie w relacji, tak się nazywało. Generalnie moja intencja jest taka, że im bardziej przejrzysta jest relacja, im mniej obszarów zakrytych, bo kłamstwo zakrywa pewien obszar, tu mi nie patrz. I za chwilę będzie to tworzy tabu, coraz więcej. Tworzy tabu. Tworzy tabu, tworzy przestrzenie ukryte w tym związku. Nie ukryte na zasadzie, idę na squasha, pograć sobie, ja wie gdzie ja jestem, wie co się dzieje, tylko mam swoją przestrzeń, której wspomniałam pasję, tylko przestrzeń ukrytą dla tej osoby, ona tam nie może wejść. I więc takich przestrzeni, tym mniejszy brak zaufania w związku, tym bardziej to się rozpada. To jest też cichy killer, bo czym jest małe kłamstewko? Tak, ale wiecie, że małe kłamstewko, potem musisz pamiętać, aha, to było to i to generuje, implikuje kolejny i nagle się budzisz z całym pałacem, do którego ty nie możesz wejść. I nagle w tym my, słuchajcie, o którym mówiliśmy, czyli ja i my, są pewne obszary tego my schowane, zakryte. Tak jakbyśmy mieli pałac, rozbudowaliśmy, ale mam tam takie pokoje ukryte. Nie takie, w których osoba wie, tam nie chodź, bo ja tam sobie mam mój nothing box, tam sobie siedzę, nic nie robię. Tylko ta osoba nawet nie wie, że są takie przestrzenie w tym pałacu. A to będzie psuło ten związek. Magda? Moment, w którym chcesz okłamać drugą osobę, powinien być momentem, w którym sam zadajesz sobie pytanie, dlaczego to robię. Ja bardzo cieszę się, Magda, że to mówisz, bo ja bardzo często jak szkolę ludzi gdzieś tam o kłamstwie opowiadam i tak dalej, mówię o tym, że jeśli widzisz, że ktoś też ciebie okłamuje, ale ty okłamujesz w drugą stronę, to teraz najważniejszym pytaniem powinno być nie, wiesz, co się w tym momencie stało, tylko jak myśmy się w tym miejscu znaleźli, co takiego się wydarzyło, że my się w tym momencie okłamujemy. Tak, przy okazji, oczekiwania drugiej osoby wobec mnie mogą wpędzać mnie w kłamstwa. Czyli to, co mówiliśmy, bo to jest wszystko niestety czasem... Dobra, lecimy dalej. Chyba... Cześć Klaudia, cześć... O, Karolina jest. Cześć Karolina. I Tomek napisał, i potem lawina, żeby nie mówić wirus. No okay. A wirus teraz jest akurat takim tematem, nie chcę powiedzieć hot, bo to by źle zabrzmi. Ale mogliś powiedzieć 10 wirusów w związku. No to by takie, które zatruwają. I to i pić piwo korona. Dobra, lecimy dalej, moi drodzy. Próba zmieniania partnera. Oj, cześć Kamila. Tak, no czyli to jest rzecz kolejna. Wiecie, bardzo często ten słynny tekst, taki memiczny, znowu posłużyć trochę memicznym tekstem. Memiczny to znaczy taki, który w memach występuje. W memach występuje, przepraszam. Ja się musiałem domyślić, pierwszy raz nie zrozumiałem. No. Ale jestem starsze pokolenie. Tak czy inaczej. Chodzi o to, że mężczyzna wchodzi do związku licząc, że kobieta się nie zmieni. Kobieta wchodzi do związku licząc, że mężczyzna się zmieni. I Kamila jest i Marta Pajen też na pewno z ostatniego live'a. Cześć dziewczyny. Cześć dziewczyny. No i teraz chodzi o, jeśli mówisz prawdę, nie musisz niego pamiętać, Mark Twain. Dziękuję bardzo. Widzisz. Mark jest na posterunku. I to jest piękne, że my się wymieniamy tutaj doświadczeniami, my się wzbogacamy. To jest najlepsza rzecz. Dobra, słuchajcie, bo zaraz was tutaj zjemy. Jest półtorej godziny. Tak. Czyli chęć zmieniania partnera. Chęć zmieniania partnera. To, że wchodzisz do związku, i nie bierzesz człowieka takim, czyli ja załóżmy mam Sławkę i to też w związku na przykład takim typu przyjaciel. Wchodzisz do związku,
i wymyślasz sobie na wejście, patrzysz na gościa i mówisz tak, dobra, to ma, ale to jakby na razie ten, popracujemy nad tym później. Czyli tak? Już jest oczekiwanie, już jest oczekiwanie, dokładnie. Tylko on je zaczyna spełniać. Jak je spełnia? Na początku jest bardzo często, tak. Biorę takim, jakim jest. Potem, kiedy zobaczysz już naprawdę, na stałe, na dłużej, biorę takie dłutko i obtrzaskuję, obcinam jego całość. W sensie, ta osoba jest najpiękniejsza tak, jaka może być, w takiej formie, jakiej przyszła. Widziały gały, co brały. To nie znaczy, że nie możemy sobie mówić, co byśmy chcieli, żeby się wydarzyło. Ja bym chciała wiedzieć, co moja partnerka we mnie lubi, a co by chciała, żeby było inne, bo ja mogę wtedy dla niej, dlaczego my, tak, dokładnie. Mogę zmieniać. Ale bardzo często ludzie mają sekretny plan, tak? Jak tego partnera zmienić, żeby taki, jaki ja chcę. To jest jedna z gorszych prób, próba zmieniania drugiej osoby. Pomyśl sobie, jakby się czuł, gdyby twój partner, najbliższa ci osoba, zaczął wymagać od ciebie, żebyś był inny. Ja już pomijam fakt, że my się zmieniamy przez lata sami. Tak, sami sobie. Z siebie, tak. To jest rzecz, ale być może znacie takie pary, gdzie wiecie, gość albo kobieta, nie ma znaczenia, wchodził w związek i spotkaliście go po 2 latach i on jest skrajnie inną osobą i czasem ma inne pasje i nagle widać to, a już pomijam sytuację, w której ktoś mówi za nas, nie? Czyli to już jest taka skrajna wersja, czyli mówisz, no i co tam słychać u ciebie, a ja mówię, Sławek lubi teraz chodzić ze mną na squasha, tak? To jest nasza pasja, jego też. Tak, i on i to jest to. Czyli takie nadrywanie, trochę fiszem polecę, czyli takie lepienie i nadrywanie człowieka, nie? No. Dobra, czyli rozumiecie, ta chęć zmiany partnera często w ogóle, to też fajnie powiedziałeś, jak rozmawialiśmy, że jest taka chęć zmiany w nierzeczywisty wzór. Tak, wyidealizowany, hollywoodzki taki. Słuchajcie, częsty case, wybaczcie, ale często kobiety chcą zrobić tatę. Ale mężczyzn nie mamy. Tak, albo w kogoś, kogo kiedyś poznali. Agnieszka, cześć Agnieszka, cześć chłopaki. Fajnie was znowu razem widzieć. Nam również jest bardzo miło. Nam też razem fajnie z ciebie widzieć. Co prawda widzimy cię tylko w ikonce, ale dalej. Ale czytamy z ciebie. Czytamy z ciebie, dobra. Także tak, faktycznie my bardzo często idziemy wzorcem. I to znaczy tworzymy sobie wyimaginowany, wyidealizowany, utopijny wręcz wzorzec drugiego człowieka i zaczynamy nadrywać, ja myślę, że to jest dobre słowo, ugniatać i nadrywać tego drugiego człowieka we wzorzec. I tutaj się bardzo często jeszcze doklejamy do tego tak zwany taki perfekcjonizm, tak? Że ty musisz być jak, nie wiem, Brad Pitt, albo musisz być jak ktoś tam i póki taki nie jesteś... Albo nasza relacja musi być jakaś, tak. Jak relacja... No może to nie jest... To był zły przykład. Ale po tym było dobrze tak, i miło. Tak. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Bardzo często bronią, bo rzadko kiedy jest tak, że naprawdę rzadko, to jeszcze byłoby łatwiej, gdy ktoś przychodzi i mówił: Łukasz, chciałbym, żebyś jednak był taki i taki, zmień się. Tak, to najczęstszy, tak. Ludzie wiedzą, że to jest nie okej. Okay. Zobaczcie, mało kto robi to tak oczywiście, bo ludzie poświadomie, wy wiecie, że to nie jest okej. Okay, że tak się po prostu nie wolno robić. Tak, robimy tak to... Robimy tą manipulację bardzo często. To jest subtelna manipulacja. Poczuciem winy czasami takim albo ja, albo twoi przyjaciele i tak dalej. To są takie momenty bardzo nieprzyjemnej manipulacji, która się pojawia i ludzie mogą w to wchodzić. I dlaczego to zabija? Bo ludzie przestają być w związku z sobą, albo przestają razem uzgadniać, jacy chcą być dla siebie. Zaczyna się pokryjomu, takie knucie trochę, takie zmienianie drugiej osoby, żeby ona była taką, jaką ja chcę. I to zabija związek, bo zabija twoją wolność, twoją... Zobaczcie, jeżeli ja się chcę zmienić dla mojej partnerki, czy dla przyjaciela, to jest mój wybór dalej. I on może mi o tym powiedzieć. To jest to, co Asia wcześniej gdzieś pisała, nie wiem, czy Asia jeszcze jest z nami, jeśli jesteś, Asia, daj znać, ale to jest to, że to, jakby kim jesteś w związku i to... kim pozostajesz w związku, to jednak powinno gdzieś tam być zgodne z tobą, w zgodzie z tobą, tak? Bo jeśli przestaje być, no to jest właśnie wyrywanie siebie trochę ze związku. No i to jest takie inne partnerstwo, bo partnerstwo to jest ja, które tworzymy, to teraz będzie ja takie, jakie ja chcę, żeby było, czyli i wtedy będziemy, jak spełnisz te oczekiwania. Niekoniecznie. Starasz się być reżyserem waszego związku, tylko zamiast tworzyć my, związek, razem reżyserować, no to mówisz, ja będę reżyserem, a ty graj tak, jak ci powiem. Tak jest, tak. Zacznij grać tak, jak ci powiem. Nie bądźcie dyrygentami swoich związków. Który mamy killer, proszę pana? Ja myślę, że wchodzimy powoli w... Chyba 10 teraz będzie. Tak, killer numer 10. To ja bym poszedł do ten killer, bo ten, a propos tego, kto siedzi między nami. No dobrze. Ten był, no bo mówiliśmy wtedy o killerze w sensie rutynie, ale również faktycznie ten killer bardzo często nabiera fizyczności. I to nie jest konkretnie tak, jak to chyba Mariusz napisał, ale to bardzo często jest ktoś po prostu, czyli obca osoba w związku, czyli wpuszczanie do naszego sakrum, do naszej mikrospołeczności, czyli tej mini komórki, ludzi obcych, ludzi, którzy zaczynają ingerować, wpływać na nasze życie, czyli narzucają nam to, jak powinien ten związek wyglądać. To są bardzo często faktycznie rodzice,
Bardzo. To często są przyjaciele, przyjaciółki. Nawet trochę dalsza rodzina często i cioci. Ciocie, wujkowie, tak. Dziadkowie bardzo często zaczynają nam narzucać, jak powinien wyglądać nasz związek. Ale też przyjaciółki, przyjaciele. Oj, bardzo często, słuchajcie. I to wybaczcie znowu dziewczyny, ja nie chcę stereotypizować, ale bardzo często znam ten case, że koleżanki, to zwłaszcza te, które się niedawno rozstały, mówią o tej, która jeszcze jest w związku, kiedyś rozmawialiśmy nawet. Tak. Dlatego się uśmiechnę. Jak Iwona ingeruje w ten związek, bo ona jest najszczęśliwa. Coś jest nie tak. Tak, coś się tutaj... My jej wytłumaczymy. Znaczy, w ogóle przepraszam, ale wiecie, że w Polsce jest coś takiego, że jak ktoś na przykład bierze ślub, jest tam wieczór pański, kawalerski, to my lubimy zrobić coś takiego. Dobrze, że się hajtasz byś miał tak źle jak my, nie? Jest coś takiego na zasadzie, o dobrze. Za rok zrozumiesz, będziesz wiedział, jakie życie jest przerypane. No come on, no znowu. Świetne życzenia. Teraz zobaczcie, co się dzieje. To jest dramat do świętości, która jest. Wasze my, wasze sakrum, wasz dom, który właśnie postawiliście, fundament. Właśnie, nawet nie zapraszacie, tylko przychodzi ktoś, kto jest wam, to jest też dla was bliski, bo to nie są często osoby. I to jest myślę ta ciężka rzecz, że my trochę nie wiemy, bo to jest jednak osoba, jak sobie poradzić z tym, tak. Pamiętaj, jeżeli nie dajemy wam wytycznych, ale to jest takie znowu mocne, masz pełne prawo powiedzieć takiej osobie w różny sposób, albo stop, albo dziękuję, nie biorę. Tak. Przegadam to z moim partnerem, to my ustalamy prawa w naszym związku. Jeżeli którakolwiek ze stron zacznie słuchać rodziców, przyjaciół, kurde, księdza, no nie wiem, z różnych autorytetów. Tak, różnych. To wiedz, co się dzieje. Najbliższa ci osoba jest tu, jest w tym związku, tą osobę kochasz. Inne to są również bliskie, bardzo bliskie osoby, ale to jesteście wy, to jest wasz związek. Te inne osoby to są osoby w otoczeniu, które dobrze wam życzą, nawet jak wam dobrze życzą, one mają swój pomysł na tę relację, ale teraz mówię o rodzicach, teściach, ktoś nam wspomniał o teściach, a Mariusz. Tak, Mariusz. Na litość boską, oni swoje relacje już zrobili. Tak, daj i poza tym... Albo im wyszły, super, albo spieprzyli te relacje. Teraz pozwólcie sobie samemu zrobić to. Jeżeli macie spieprzyć, mam nadzieję, że nie, ale zbudować tę relację, w tym możecie wziąć odpowiedzialność. Jeżeli zaczniecie brać z boku dobre rady, znaczy bierzcie je na zasadzie listę, Łukasz, to są rady od naszych rodziców. Ale przeanalizujcie. Przeredzymy, przemyślmy, odhaczmy, skreślmy, pomyślmy, co z tego wziąć. Tak, ja się absolutnie też zgadzam z tym, że faktycznie dobrze jest czasem sobie przejść przez, wziąć pewne rzeczy. I to poszukać drugiej ładowarki, jakbyś mógł. Dobra, ja tu oczywiście będę opowiadał o rodzicach. Chodzi o to, że dobrze jest sobie znaleźć, dobrze jest sobie wziąć te wszystkie rady od rodziców, te, które dostajecie, jak kogokolwiek, i przeanalizować je w sposób świadomy. Przeanalizować je w sposób świadomy i zastanowić się, czy one dla waszego związku są po prostu użyteczne. I czy będą wam się, czy będą wam pasować. Teraz zobaczcie sobie, też jest taka rzecz. Związek tak naprawdę są dwie osoby. My tutaj dyskutujemy o tym, że często te dwie osoby nie potrafią się dogadać ze sobą. Że mamy problemy, że wchodzi ta ego, ta zazdrość, te różne inne rzeczy. I nagle się okazuje, że wpuszczamy jeszcze trzecią osobę do tego wszystkiego. Wpuszczamy kolejną osobę i chcemy, żeby ona jeszcze ingerowała w związek tych naszych dwóch osób, tak? To jest strasznie trudne. Już wrócił Sławek, ja tylko powiem, na czym jesteśmy, że powiedziałem, że związek dwóch osób, de facto o tym rozmawiamy, już jest ciężko się czasem dogadać, bo mówimy o tym, że ego, że krytyka, że te wszystkie rzeczy, a my jeszcze wpuszczamy świadomie trzecią osobę z jej ego, z jej nastawieniem, z jej przekonaniami, z jej światopoglądem. Bierzcie te rzeczy, ale analizujcie je. Pamiętajcie, ta osoba nigdy nie jest w środku w waszym związku. Tak, to jest... Ona nie widzi, nie zna intencji. Nie ma szansy, nie tego, że jest zła, też dobra albo głupia, nie ma szansy wiedzieć, jak wy żyjecie, jak i to jest istotne, super, że to powiedziałeś, że nikt tak naprawdę, ja wielokrotnie się nad tym zastanawiałem, nikt nie wie. Wiecie, czasem wydaję opinię typu, a oni mają do dupy związek, nie? Nikt nie wie, co się dzieje między dwiema osobami po tym, jak zamykają się drzwi od ich domu. My tego nie wiemy. My dostajemy jakąś wersję tych ludzi w momencie, kiedy ich spotykamy, a to jest jakaś często... jakaś wersja eksportowa. Taki Facebook życia, tak. Taka wersja eksportowa człowieka. Natomiast to, co się dzieje między wami w zaciszu domowym, to jest zupełnie inna sprawa. Zaraz nam wracamy, Sławka. Jest, Sławek wrócił. Ludzie patrzą, wszystko jest... Co tu się dzisiaj wydarza, naprawdę. Słuchajcie, problemy techniczne. Czytałeś może komentarz Artura? Nie. Czytałem, właśnie zostawiłem. Artur, napisałeś, zmienia się. Pewnie chodzi o to, że my się zmieniamy w związku. Mm-hmm. Jak już to powinno się uświadomić partnera o pewnym wadliwym jego aspekcie, zachowaniu i pomóc mu wzrosnąć, by i razem z nim wzrosnąć. Co do idei, Artur, tak, zmienił absolutnie jedno słowo, bo aż mi się... Co to znaczy uświadomić o jego wadliwym aspekcie? Co to znaczy wadliwa? Zobaczcie, Artur, to nie jest do ciebie, w stanie wziąć to słowo, żeby się zrozumieli, bo tak jest pokusa myślenia. Zobaczcie, co to robi.
Tak, muszę uświadomić, że ona ma wadę. No, tak, więc masz wadę, no wziąć to po prostu. Uwzględnij to, że masz wadę, zrozum to wreszcie, nie? Zawsze to się pamiętaj, dzieje. Że był punkt, przepraszam, powiem, punkt numer jeden był taki krytyka. Ja mam rację, nie? Że ja mam rację. I Łukasz, Artur, przepraszam, Artur, nie, tobie do ciebie to się często wydarza. Dlaczego? No bo ja. Filtrujesz właśnie perspektywy, wiemy, co jest dobre, tak? Wtedy trzeba siąść i zastanowić się w ogóle, czy to jest wadliwy aspekt. Po prostu. No właśnie, a tak. Co jeżeli to jest jego największe pragnienie, marzenie i styl bycia? Tak jest. Co to znaczy, że jesteś wadliwy, wybrakowany? Jesteś kimś wybrakowanym? W ogóle właśnie, pamiętacie, Sławek powiedział do ciebie, nie oceniaj człowieka, tylko oceniajmy zachowanie. Jeśli mówisz o kimś, że jest wadliwy, to ergo mówisz, że jest zepsutym człowiekiem, że jest popsuty, że coś w nim jest niechoro. A jak jest zepsuty, to ja muszę naprawić, jestem jego opiekunem, że go kocham, naprawię cię. I potem słyszymy te rzeczy, że ludzie przychodzą do Sławka na szkolenia, słyszymy, ja wiem, że ludzie przychodzą, szukają szkolenia z poczucia wartości, takie, które robi Sławek. Dlaczego? Bo na którymś etapie ich życia stało się coś takiego, że pomyśleli sobie, że są nie okej, że są zepsuci, że to, jacy są, nie jest dobre. A kurczę, jesteś jaki jesteś, możecie być lepsi, ale nie wierzcie w to, że jesteście zepsuci z zasady, no. Tak myślę. Kiedyś słyszałem takie bardzo fajne zdanie. Naszym naturalnym stanem bycia jest szczęście. Tak, szczęście, miłość, radość. My jesteśmy jakby do tego stworzeni, powołani. Wszystko to jest iluzja tego życia, przekonania, emocje. To, na co nakładamy na to szczęście. Tak, tak. Mm-hmm. Wszystko my jacyś się robimy. I nie daj Boże, ktoś nam jeszcze wetknie, że jesteśmy błędem, jesteśmy zepsuci. Przepraszam, powiem to, jesteśmy grzesznikami. Może teraz kogoś zakułem, ale są różne źródła, w których słyszymy, że jesteśmy dość dobrzy. Szkoła, czasami dobrodzinny, czasami partner, o zgrozo. Osoba, którą najbardziej kochamy. Można powiedzieć, że nie jest dobrze. I myślę, że to może być takim dobrym, trochę zaczynamy iść w klamrę taką, że słuchajcie, związek to są dwie osoby, które się ze sobą spotykają w życiu. I wybierają. Wybierają bycie ze sobą. Ja powtórzę to, co ten cytat, który powiedziałem na szkoleniu przy WOŚP-ie za projekt Super Relacje, Szczepana Twardocha, że miłość jest wyborem. Każdego dnia wybierasz, że będziesz kochać tą drugą osobę. Hmm. Ale jeśli chcesz kochać tego drugiego człowieka, wybierasz tego drugiego człowieka do kochania, to znaczy, że ty dobrze chcesz dla was, tak? Ty chcesz tego dla was. I te wszystkie rzeczy, zobaczcie, wszystkie te rzeczy, o których my dzisiaj mówiliśmy, wszyscy ci killerzy, my ich rozłożyliśmy na czynniki pierwsze dla was, ale w momencie, kiedy, to co Sławek powiedział, kiedy ty dążysz do tego szczęścia i zdejmiesz to wszystko, to tam na końcu, pod tym wszystkim jest szczęście i to, że dwójka ludzi chce dla siebie dobrze. Czasem robią, jak to mówię, słyszycie czasem jedno przez drugiego, w sensie, wiesz, że jedno chce bardziej uszczęśliwić drugie. To jest też element tego ego. Natomiast no, my chcemy, tak na końcu ludzie chcą dobrze dla siebie, uważam. Znaczy, to jest generalnie idea, o której my często zapominamy. Idea, w sensie cel, tak. O którym my często zapominamy, bo wchodzi rutyna na przykład. Tak. I zaczynamy chcieć dobrze dla siebie. Tak? Jak tu przez związek zrobić sobie dobrze? Sobie. Tak, sobie. Dobrze zamiast nam. To jest błąd, to jest założenie. To mógł być jeden z killerów. Albo naprawienie drugiej osoby. W sensie wchodzisz po to w związek, to o, to jeszcze w ogóle temat na co osobny live. Wejście w związek, żeby naprawić drugiego człowieka, czyli nie wchodzisz w związek partnerski, tylko wchodzisz w związek, w którym masz misję naprawiania drugiej osoby, tak? Tak. Przerabiałem jako coach, tak, w sensie jako osoba, no, która zajmowała się dużo zawodowo. Tak, miałem taką, znaczy nie po to chodziłem w związek, żeby przerobić, ale jednym z motywów głównych było naprawianie drugiego związku człowieka. Było pomaganie, tak, drugiej osobie, w sensie naprawianie się pomaganie. Pomaganie, tak. Ta osoba wyciąganie, to prosiła, tak, w tym sensie, ale no więc robimy podsumowanie po każdym punkcie. Wpuszczanie do związku obcych, tak nazwaliśmy, dlaczego? Tak. W sensie obcych, nie są obcy mi czy Łukaszowi, tylko są poza obcy sakrum. Nam, poza my, tak. To są obcy, to są goście w domu i jak gość przyjdzie, to gość dostanie herbatek, dobre jedzenie, nawet może przynocować czasami, ale jest gościem, ale nie wchodzi ci do łóżka w waszym domu, tak. I w dobrze przyjętym, moim zdaniem, związku, jak przychodzi gość jednej ze stron, to się pyta, Łukasz, zaprosiłem gościa z mojej strony. W naszym związku, w sensie. Zgadzasz się, żeby przynocował nas? Tak, zgadzam. Tu jest rozmowa. Ale to nie znaczy dalej, że my sobie idziemy spać, ten gość ma wejść między nas i teraz mówić mi, jak mamy robić. Śpimy w drugim łóżku teraz, nie? Między nami ten gość. Tak. I mówi, Łukasz, trochę kołdry oddaj Sławkowi, bo co? Tak, bo rozumiecie? Jeżeli, dlaczego to jest killer związku? Bo jeżeli przychodzi ktokolwiek z tych obcych, czyli bliskich, ale nie was do tego związku i zaczyna decydować, to traci się, to znaczy, że jeżeli ktoś mi doradza, ktoś mi szepcze do ucha, mówi mi, jak powinno być, i ja zaczynam przez to postrzegać Łukasza, to znaczy, że Łukasz przestał być najważniejszy w tej relacji z mojej. Tak? Czyli jeżeli, nie wiem, powiedzmy stereotypem, tak? Moja teściowa, której nie mam, tak? No możesz mówić o niej, bo ja się nie nazywam. Jeżeli moja teściowa mówi mojej partnerce,
To musi być żona już, nie? Jak jesteś czawany. Tak. Ja... Mówi mojej żonie, jak ja powinien być. I to nie, że ona się martwi, doradza, a może sobie to, może tamto. Tylko mówi, ocenia, albo jak powinien być w naszym związku, jak powinien wyglądać. Albo mówisz, a te wasze randki to rozrzutności i tak dalej. Albo mówi co? Tak, albo mówi na przykład, ten Sławek do takie 10-dniowe szkolenia, a mówi, całe dnie jest na tych szkoleniach. Tak, i w ogóle o ciebie ten nie ma, nie? Na przykład. Czyli i potem moja partnerka przychodzi tymi słowami, mówi do mnie, to znaczy, że przestaje być najważniejsze dla niej ja i moje zdanie i my, nasze zdanie, głos z boku zaczyna być takim dominującym doradcą. Tak. I to nie jest dobre, bo to burzy wasze zaufanie. I ja mogę zacząć w pewnym momencie bać się, co ona powie na mój temat. I co w sensie, jak moja partnerka zareaguje na słowa otoczenia na mój temat i przestaje ufać, przestaje czuć się bezpiecznie i to może prowadzić, słuchajcie, do chęci kontroli. Że jeżeli ona spotka się z przyjaciółkami albo z mamą, to ja chcę wiedzieć, co tam... I oni zaplanują naszą relację, tylko sami przez nas. Tak? Bez ciebie na przykład, tak. Rozumiecie, czemu to zabija? Myślę, że ktokolwiek z was, jeżeli widziałeś taką relację, ja widziałem, byłeś w rozstania co najmniej trzech takich relacji, z tym jednym mojego bardzo bliskiego przyjaciela, gdzie akurat rodzice bardzo ingerowali w jedną ze stron. A partnerka musiała wszystko uzgadniać z nimi. Wtedy partner po prostu czuje się nieważny, druga strona czuje się nieważna, nieistotna. Tu jest wasza świętość, wasze my. A nasze my pędzi dalej, do kolejnego killera. Do kolejnego... Co? Nie, stop, 10 właśnie killerów było. Powiedzieć, my będziemy finiszować, proszę pana, killery. Chyba, żebyście jeszcze chcieli z jednego. Słuchajcie, bo myśmy przygotowali naprawdę tego mamy dużo. Mamy strasznie dużo tych killerów. I trudność mieliśmy w wybraniu tego najważniejszego, tego mocnego. Powiem tak, na szkoleniu to robimy. Będzie tak, bo dużo, to jest, dużo no bo na tym też opieramy część jakby szkolenia związanego z tym, że dyskutujemy właśnie o tym, jak poprawiać tę relację, w sensie jak sprawić, żeby ona była bardziej użyteczna dla dwóch osób i wtedy no, przechodzimy w naturalny sposób przez rzeczy, które mogą tę relację zabić. Piszcie, czy chcecie więcej. Mamy coś, chcecie to, co więcej. Damy. Taki Łukasz bis, że grał koncerty, więc taki bis od nas. Ale to musicie napisać, bo my jesteśmy kapryśne ludzie. Czy coś? Nie, no wiecie, tak jak artyści, nie? No, w sensie wiedzieć, że chcecie no, poznać jeszcze killerów więcej. Ale swoją drogą też my musimy tutaj, a jeśli, więc wy piszecie, udostępniacie, lajkujecie, no, bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję, że lajkujecie, bardzo fajnie, jak jeszcze byście kliknęli, tam jest to słowo takie, znaczy takie udostępnij i usłuchaj. Albo właśnie jest to transmisja, też możecie zrobić transmisję grupową, czyli będzie razem oglądali. O, cześć Martyna, proszę bardzo. A możecie właśnie, cześć Martyna. Czyli możemy sobie razem oglądać. No i oglądaj, bis trzy razy. Razy trzy. Czyli aż trzy mam powiedzieć? Czyli, ale trzy razy mamy trzy killery, no to już wiecie. No czy ktoś jeszcze dać? Ostro negocjuje. Marta, jeszcze troszkę. Słuchajcie, to wypiszcie, tak? Poważnie, czekamy na to od was. A my mam powiem dosłownie dwa słowa o szkoleniu. O szkoleniu, tak, właśnie. Szkolenie, dlaczego... Myślę, że w magiczny sposób pojawi się za chwilkę adres strony. Tak, więcej. Mam taką nadzieję, że u mnie się pojawi. Albo na pewno jak zrobimy. Słuchajcie, zaprojektuj swoje relacje.pl. Tu i swoje relacje.pl. Jeśli tam wejdziecie, trochę więcej będzie informacji, natomiast pewnie, że tak. Dziękujemy Ci, Agnieszka. Natomiast robimy ze Szławkiem... Ze Szławkiem takie specjalne szkolenie, ja to trzeba przejmę, a Ty przełknij to wszystko. Ponieważ wielu z Was mówi, pisało od nas, tak samo na Wośmi mówicie, chcemy wiedzieć o relacjach więcej. To jest taki towar deficytowy, niby wszyscy wiedzą, a jak widzicie, niby oczywiste rzeczy, a nas bolo. Wielu ludzi temat relacji związków boli, więc... chcemy go trochę otworzyć, powiedzieć więcej, jak zaprojektować relację, czyli jak przestać mówić o killerach, zacząć mówić o tym, jak je tworzyć, co jest dobrego. Jak, znaczy nie tworzyć killery, tylko... Jak tworzyć relacje w najlepszy możliwy sposób. I planujemy na was takie dwudniowe szkolenie. Już niebawem, to jest kwestia tygodni. O proszę, patrz, widzisz, mówisz, masz, zaprojektuj swoje relacje. Ja, to jest dopiero związek. U Łukasza macie już wpisane zaprojektuj swoje relacje.pl. Ja wpisuję teraz u mnie, Łukasz, przekazuję ci pałeczkę, powiedz na słowa. Chcemy zrobić szkolenie, które ma być praktycznym warsztatem. Tylko ważna rzecz, my wam nie chcemy mówić na tym szkoleniu, jak macie żyć. Mhm. Wam chcemy opowiedzieć, jak faktycznie, to słowo jest bardzo istotne, jak zaprojektować swoją relację. Dziękujemy też wszystkim, bo po ostatnim live już wyraziło bardzo dużo osób zainteresowanie. Słuchajcie, przepraszam, Tomek napisał, zostawiłem tam maila na stronie, a nie ma odzewu. Tomek, przepraszam, będzie odzew, jesteśmy w trakcie jakby ogarniania wszystkich technikaliów. Mamy wszystkie wasze maile, właśnie chciałem o to powiedzieć. Dziękuję, że będziemy w najbliższym czasie wrzucać wszystkie szczegóły. Nie ukrywam, że po prostu chcemy, żeby to było bardzo fajne szkolenie, więc chcemy uszykować dużo różnych niespodzianek, dlatego dajcie nam jeszcze parę dni, żebyśmy ze Sławkiem tematy podopinali. Tak czy inaczej, natomiast to, co z naszej strony będzie na pewno, to dwudniowe szkolenie, na którym chcemy was nauczyć, jak zaprojektować, jak w sposób świadomy stworzyć swoje relacje. W sposób, który będzie
niedobry dla nas, niedobry dla kogoś innego, ale będzie użyteczny i dobry dla was, żebyście odkryli na tym, jak budować to, o czym tutaj dzisiaj cały czas mówimy. Jak zrobić to my, mając te dwa ja, tak? Żeby to my było wzrastające, żeby to my było fajne. Bez kompromisów, zamiast tego zespół, razem budujemy ten dom. On nie jest mój, ja cię zapraszam, on nie jest twój, ty mnie zapraszasz. Tak, tylko my razem go tworzymy i on jest okej dla nas, tak, i on jest okej dla nas wtedy. Więc to będzie takie szkolenie. Wszystko wskazuje na to, że będzie się odbywało 15 i 16 lutego, aczkolwiek jesteśmy w trakcie, jak powiedziałem, dopinania wszystkich technikaliów, więc jeśli chcecie, jeśli to was interesuje ten temat, wchodzicie na zaprojektujswojerelacje.pl i tam możecie kliknąć, jestem zainteresowany. To do niczego was nie zobowiązuje, ale daje nam informację, że chcecie, że to jest temat, znaczy, który was ciekawi. To znaczy, że kiedy my będziemy już wszystkie konkretne domknięte, tak, po prostu wam wysyłamy wam informacje, nie musicie szukać, sprawdzać, po prostu chcecie informacje. To jest taki moment. O miejscu, dacie, cenie, wszystko tematy, będzie, te, tak. co będziemy tam robili, więc to jest dla was duże ułatwienie. I go w ogóle zapraszamy, jeżeli tak, w ogóle, jeżeli, zapraszamy. Ale tylko wtedy, jeżeli dla ciebie temat relacji czy związków jest ważny, jest kluczowy i czujesz, że to jest dla ciebie coś istotnego, na co chciałbyś wpływać, bijajcie. To wtedy tak. Albo jeżeli znasz taką osobę, to możesz jej to polecić. Tak, dlatego ja tak czasem gadam o tym, udostępniając tym wszystkim, bo temat relacji jest tematem, który właśnie, jak na początku mówiliśmy, dotyka każdego z nas. I czasem wy traficie na to, bo wiecie, nie zbadane są wyroki Facebooka, taka jest prawda. Facebook jednym wyświetla, to innym to. Ale wiesz na przykład, że ktoś ma, albo ci mówi ostatnio, kurde, ja mam problem z czymś tam, no pchnijcie. No dobra, to Łukasz, mam taki to pomysł. To co, bisior? Ty jeden, ja jeden. Dobra, no to... Wybieram pierwszy. To i lecisz. Jest bardzo mocno z mojej branży, poczucia wartości. Jest coś takiego, co jest absolutnie killerem związków, zwłaszcza dla tej osoby, która to robi. Zwłaszcza dla tej, na drugiej też. To jest poświęcanie się. Jeżeli kiedykolwiek, to jest tak często widzę to w związkach, że jedna osoba się poświęca. Nawet Paweł to słowo coś podczas tego live'a. Od mniej więcej 2,5-3 lat walczę z tym słowem, bo u nas w Polsce to słowo brzmi jak coś pięknego. Święcenie, tak? Poświęcanie. Jako coś wspaniałego. Ja się poświęcam dla relacji, dla związku, ja rzucam wszystko inne, poświęcam się, przez to takie szlachetne. Tak, a potem poświęcasz jajka, też możesz poświęcić sobie. W sensie. Na jednym z live'ów, kiedy mówiłem całe o poświęceniu, dzięki za to wstępu jajka. Nie, wszystko jest dobrze. Kiedy mówiłem o poświęcaniu, jeden z uczestników napisał mi bardzo ważną rzecz, że poświęcanie się to jest oddawanie w ofierze. Teraz pomyśl, że oddajesz siebie w ofierze. Gwarantuję ci, że kiedy mówisz o miłości, o partnerze, który cię kocha, partnerstwo, które tobie zależy, ta osoba nie chce, żebyś oddawał siebie w ofierze, czyli poświęcał, czyli składał ofiarę z siebie. Tak, szczególnie, że ofiara się często kojarzy z tym, że ta ofiara umiera w jakiś sposób. Tak, i coś tobie umiera, kiedy się poświęcasz. Zawsze jest olbrzymia różnica. Ja sobie żyły wypruwam, to jest bardzo tak. Tak. Po łokci urobiony, dla nas, dla ciebie, coś gorzej. No. On pracuje nocami, żebyś ty miał na sukienki, a ona się dziećmi zajmuje, żebyś ty mógł coś tam. Come on, z takim wyrzutem, to właśnie powiesz takich wyrzutów. Jest olbrzymia różnica między podarowywaniem sobie siebie w związku i robieniem czegoś dla związku, a poświęcaniem się dla związku. Zona, do której się poświęcasz, ma w sobie rodzaj ciężkości. I prędzej czy później rodzi frustrację. Najpierw u osoby, która się poświęca, bo ona ciągle coś oddaje, ciągle coś traci, czegoś ma mniej i tu coraz bardziej rośnie frustracja, albo zaakceptuje to, że jest od poświęcania się. Straszne, że to jest killer związku, bo często bezwiednie, bez intencji drugiej osoby, druga osoba może to nic nie wiedzieć, że ja cały czas tracę, w mojej głowie ja tracę, poświęcam się. Gdyby nie mój trud i znój, ten związek by już nie istniał. I czuję się wykorzystywany w tym związku, tak? Ale dla drugiej osoby to też będzie killer tego związku, bo druga osoba może czuć ten trud, że to nie jest, że my idziemy do kina, na chwilę z Łukaszem. Tak. Idziemy do kina, Łukasz, idziemy na psy 3, dobra? A Łukasz nie chce pójść, a zrobi takie... No dobra. Dobrze. No, tak? I teraz to u Łukasza, że Łukasz się poświęca, robi takie, bo to jest któryś raz, znowu on nie zapytał, nie uzgodnił. Bo byłem na psach 1 i psach 2 już, a muszę pójść na psy 3. W ogóle nie chciałem, bo wolę koty. Nie, są drogą w kinie, teraz są psy 3 tak, i jest kac. Koty są. Koty, tak. Niezłe. W każdym razie, więc Łukasz się poświęca, ale u mnie zaczyna to robić takie, kurde. Ja nie wiem, czego on chce w ogóle, czy on jest z tego zadowolony, czy nie. Nie ingeruje w ten związek, nie wygłasza z tego, co chce. Ja przestaję czuć z tego radość, bo czuję, jakbym zmuszał drugą osobę do robienia czegoś. To zabija związek po obydwu stronach. Napiszcie, czy wam się zdarzyło, czy spotykacie takie osoby. Ja znam związki, w których jedna strona bardzo się poświęca. Akurat znowu nie chcę przesądzać, ale często spotykałem to u kobiet. Nie wiem, chociaż, przepraszam, ostatnio z nami trzy pary, które dwie co najmniej znasz osobiście. Poznałeś, teraz myśli kto, widzę gdzie wzrok idzie, chociaż tu odbija lustrzanie. Tak, ale generalnie W których partner bardzo się poświęca dla partnerki,
I to na pewno będzie mi rodzić frustrację, ale tam ten związek jest tak ważny, że ja wolę się poświęcić, niż go stracić, bo boję się, że jak postawię granicę, powiem, że nie. Tak jest moje zatrybiłem parę. Moje odkrycie, że jeżeli się postawię, to mogę stracić tą relację, więc wolę się poświęcić. Przecież tak bardzo kocham. Niestety, już kończę, skleiło się trochę u nas w Polsce, że poświęcanie się jest miarą miłości. Im bardziej kocham, tym bardziej mnie poświęcać. Takie męczennictwo. Matka Polka. Tak, to samo do relacji do dzieci. Przyjaciele też powinni się poświęcać. Tak. Jak Łukasz ma zły dzień, to powinien rzucić wszystko, swoje rzeczy i mu pomóc. Jasne, że trochę przyjaciela poznasz biedy. Znaczy samo to przysłowie. Ja tylko mam zupełnie definicję przyszłości, przyjaźni. Dla mnie przyjaciel to osoba, dla której ja chcę zrobić więcej. Jeżeli nazywam Łukasza moim przyjacielem, to ja dla niego chcę zrobić, jestem gotowy zrobić więcej niż dla innych. Nie, że muszę, bo on w biedzie musi mnie poznać. Poznałeś mnie prawdziwego w biedzie, spierdalam, tak? Przepraszam za przekleństwa. Brzydkie słowo było. Zostałem, musisz zrozumieć, na czym polega poświęcanie się i dlaczego jest takie ciężkie. I twój bis. Ja mam ten problem, bo znowu jakbym jeden miał wybrać, to bym wybrał trzy, ale dobra. Ja powiem o tym, który uważam, że też jest takim killerem bardzo cichym, to znaczy niektórzy nawet nie zauważają, że on niszczy. Czyli porównywanie i wypominanie. Och. To znaczy, już tłumaczę o konkretnie o co mi chodzi. O wypominanie sobie przeszłości, czyli na przykład sytuacje, w których przejdziemy jakąś kłótnię albo coś się zadzieje. Czyli jest związek. Jest co związek, dwie osoby. Są dwie osoby. I jedna zaczyna wypominać tej drugiej, że coś kiedyś i tak dalej. I to jest, przepraszam, teraz już przekląłeś, taka przypierdolka, jak ostatnio mówiłem, którą sobie trzymasz w serduszku i trzymasz ją na zasadzie, że na specjalną okazję, tak? Taka planowana przypierdolka. W którymś momencie po prostu musisz ją wyjąć i wrzucić, tak? I to cały czas powoduje takie sprzężenie zwrotne, że my w następnych sprzeczkach, w czymkolwiek, wracamy i to nam się kumuluje i wracamy i kumuluje. A jak jeszcze do tego dorzucimy porównywanie. I teraz porównywanie może być do różnych. Porównywanie do związku rodziców, porównywanie do... Czasem się to dalej zdarza. Porównywanie do partnera. No i to już jest jakby, wiecie, w sensie, że czasem porównujemy naszą drugą połówkę do... Byłego partnera. Tak, też, widzisz, do byłego partnera. Czyli zastanawiamy się albo... Nawet to jest niewerbalne i zwerbalizowane. To mówimy, albo myślimy sobie w zasadzie, ale kurde, Robert to był fajniejszy, nie? Bo Robert to mi robił śniadanie. Jak jest zwerbalizowane, to już jest spadaka totalna. To jest bardzo mocny killer związku, bo to budzi i zazdrość, i chęć kontroli, i poczucie wartości wali po prostu, i zazdrość buduje, tak? Ale nie jest elementem szantażu od razu, tego poczucia winy, słuchajcie. To jest, jeżeli kiedykolwiek wam się zdarzyło, albo ktoś wam robi, to jest miejsce na bardzo mocny stop. Zaznaczenie granicy związku. Wręcz mówi się w niektórych relacjach, że po co wspominać byłych? To już było. Czy jak idziesz do restauracji, wspominasz wszystkie kanapki, które w życiu zjadłeś? No nie, i nie opowiadasz o tym, wie pan, a ja w 64 ze szwagrem żeśmy mielonkę jedli. Taki tatar był. No nie robicie tego. Kiedyś to były czasy, teraz nie ma czasu. Tak, dokładnie. I tak samo nie idziecie do restauracji i nie zaczynacie od tego, zanim ktoś zamówi, że mówicie, ja byłem ostatnio w restauracji, więc ja panu opowiem, jaka była ta restauracja, tak? I nie wypominacie też, jeśli przychodzicie do... To jest dobry przykład. Jeśli idziesz do restauracji, po raz któryś, 16, to nie mówisz im, a ja, jak byłem tu trzeci raz, to mnie nie smakowało, nie? Bo co to ma? Znowu wracamy do tego. Jaka jest tego intencja? Co ci to ma dać? Tak? Jeśli tam byłeś i wróciłeś do tej restauracji, wracasz, jesteś dalej w tym związku, to zostaw to za sobą, bo to będzie niszczyło, to będzie jak ten kwas zżerało. To bardzo często jest element, taki punkt, taki wstępniaczy do krytyki. Tak. Taką utworzę taką bazę, tak, tak. Mamy... żeby mógł skrytykować, porównać, ale porównać w ten sposób, żeby dognieść drugą osobę. Raczej rzadko porównujemy. To jest faul, słuchaj, to jest bardzo, tak w piłce nożnej, wjazd od tyłu w nogi. Tak. To jest bardzo nie fair i bardzo niedobry faul, bo nikt się nie da obronić. No Łukasz zna kogoś, z kimś przyjaźnił. Nie przyjaźni się teraz. Znaczy, jesteście w związku, wybrałaś tego faceta, wybrałaś tą kobietę. To jest ogromny fałsz. Jak ci nie pasi ten człowiek i uważasz, że jakby chcesz porównywać, to nie bądź tym człowiekiem. No, dokładnie. To jest faul, to jest bardzo nieuczciwe, bo ta osoba jak się ma obronić? Jedyne, co może zrobić, to powiedzieć, a ja kiedyś miałam... I... Tak, odbić piłeczkę, tak? Ewentualnie możesz zrobić coś, czyli powie po prostu, aha, i faktycznie to jej poczucie wartości, już zamknie się w sobie, bo nikt z nas nie lubi być porównywany już do byłych, to już jest w ogóle... padaka z kaplicą, nie? Czyli z jednej strony po prostu wypominanie, czyli jesteśmy w relacji i wypominam Łukaszowi coś, co było kiedyś. Tak? A na ostatnim live'ie... Zrobiłeś coś tam, tak? Tak. Czyli to, czego to ma prowadzić? Jeżeli był ostatni live, ściemy oczywiście, tak? To sobie wyjaśniliśmy, jeżeli cokolwiek i było. I poszliśmy dalej. Koniec. Tak. Mówiliśmy o tym ostatnim związku, tydzień temu. Jeżeli nie było ci, to koniecznie obejrzyj.
Wypominanie jest bez sensu. Ciągniesz przeszłość coś, co już się skończyło. W przyszłość coś, co już się skończyło. Ciągniesz przeszłość za sobą bez sensu. To jest killer związku, bo trzyma Łukasza. Zobaczcie, każdy popełnia błędy. Zrobiłeś, naprawiłeś, ale ktoś ci go będzie co chwilę wytykał. Nie masz ochoty być w takim miejscu, gdzie jesteś karany 38 raz. Za to samo. Za to samo, tak, co za to samo. Już za dość uczyniłeś. Także weźcie, schowajcie te planowane przypierdolki i po prostu, no. Czyli tak zabija wypominanie, a porównywanie to jest ogromny faul. Nie wiem, czy zrozumiecie, o co mi chodzi. Napisz, że kiedykolwiek byłeś porównany, tak, czy się z tym dobrze czułeś, bo nie znam, oczywiście... Znaczy, tak naprawdę wypominanie... Jest tylko jedno, jak ktoś się wypomni, no, porówna cię, wiesz, ale ty jesteś lepszy. Czyli miał jakieś takie czasy, w ogóle czegoś nie robił, ale ty to robisz. Można lepiej, można po prostu powiedzieć, że super. Jesteś fajnym facetem, jest tak, tak, tak. Ale natomiast wiecie, ja się dlatego powiedziałem o tych dwóch rzeczach, bo tak naprawdę w momencie, kiedy wypominasz, to trochę porównujesz siebie do kiedyś, tak? Czyli mówisz, wtedy byłeś taki, wtedy. A już gorzej, jeśli wychodzisz znowu poza to sakrum, czyli zaczynasz porównywać do ludzi, którzy, czy to będzie do twojego, bo to może być też do taty, mamy, teściowej, teścia. Będziesz wychodzić poza to wasze coś i zaczynasz odwoływać się. Pamiętajcie, że jesteśmy różnymi ludźmi, jesteśmy każdy indywidualną jednostką, nie ma sensu. Jeśli masz się kiedykolwiek do kogoś porównywać, to porównuj się sam do siebie. Ewentualnie, jeżeli ty masz potrzebę porównania siebie, nigdy partnera, to znajdź sobie kogoś, kto jest czymś dobrym, chcesz się niego uczyć, zapytaj, jak taki to pozytywny robi wzorzec. A nie, że jestem od niego gorszy. A już proszę cię, nie rób tego komuś, bo wrzucasz go. Naprawdę, pracuj dużo z poczucia wartości, wrzucasz drugą osobę w niskie poczucie wartości. A jeżeli a wyciąganie kogokolwiek takiej na świecie, tak, to najbliższej osobie nie chcesz tego robić. To jest najbliższy, to jest wybrałeś. Wybrałaś tę osobę do związku. Czemu chciałbyś to robić? Czemu chciałbyś to robić? Powiem ci czemu. Jeden z powodów. Bo chcesz wygrać. Pamiętacie, jeden z killerów? Muszę wygrać, chcę mieć rację. Tak jest. I wtedy często pojawia się ten moment, kiedy chcemy porównać, żeby jeszcze bardziej obniżyć czyjąś wartość. Odwołuj się do ideału. Ale ideału swojego. Znaczy ja wiem, Tomek, bo Tomek napisał, odwołuj się do ideału. Tak, ale ideału, bo teraz kto to jest ideałem, wiesz, w sensie jak ja powiem na przykład... Groźne, ideał, w sensie ideał może być groźny. Tak, bo chodzi o to, że jeśli ja na przykład powiem... Brad Pitt? No właśnie, że, albo na przykład, wiesz, może być na przykład, znowu wracam, niestety, na przykład moja mama, tak? I to jest, wiecie... Ona tak gotuje, że wiesz... No i to jest, uważam, dość mocno kontrowersyjne, tak? Jak ma się poczuć partnerka, której facet mówi, no wiesz... Masz świetne, zaszczytne drugie miejsce. Lata świetne od mojej mamy, która jest na pierwszym, ale no, nie masz wiem, zaszczytne tak, drugie nie, miejsce. Albo jak masz się poczuć facet, który mówi, którą kobieta Tomek, mówi... Joke, jestem narcyzem, okej, okay, wszystko było. Któremu żona mówi, mój tato to potrafi wszystko zreparować, że ty masz dwie lewe ręce. Nie? No. Na przykład, albo znaczy, Józef to kiedyś potrafił. To jest takie obcinanie mężczyźnie, wiecie czego. No. To jest faul. O wszystkich rzeczach, które powiedziałem, dla mnie porównywanie do kogoś, partnera, najbliższej ci osoby, to jest faul. To jest czerwona kartka. Dla ciebie, jeżeli tak robisz. Jeżeli ktoś robi tak tobie, jasno zaznaczy stop. To nie jest fajne. Tak. Stop, dla mnie to nie jest porównuj tak mnie. Bez złości. Może ta osoba jest nauczona, nawykowo, bo tak rodzice robili, tak zrobią inni. Może w ogóle sama się uczy, że to porównuje. Ale zaznacz jasne granice. Grzecznie, spokojnie. To nie jest okay, tak. Stop. Tak nie róbmy. Proszę, nie porównuj mnie do innych, że robię coś lepiej albo gorzej. Dokładnie tak. Powiedzmy jeszcze o tym ostatnim aspekcie, bo pewnie ktoś was zapyta. Jest taki killer, o którym specjalnie nie rozmawialiśmy, bo dla nas. Ale to co jest... schabowy mamy, to schabowy mamy. Okej, okay, to pochwal schabowego mamy, tak żeby partnerka. No Tomek, wiem, Tomek śmieje, żartuje. Oczywiście. Tak, tylko Tomek żartuje i to jest super, ja Tomek, my wiemy, ale to też dzieje na forum tak do innych, więc chcę to tak wyjaśnić. Tak, tak. Wybacz, trochę się może przejąłem, czy wkręciłem, ale nie, ludzie chodzą w czymś takim. Się. Ale przecież no muszę, jak mój schabowy jest lepszy, to muszę jej to powiedzieć. Schabowy jest świetny, więc powiedz o tak partnerce, że mogę się nauczyć tego schabowego, albo wiedziała, co ona robi świetnie. Słuchaj, a propos tego ostatniego, o którym pomyślałem, myślę, że to może być temat na osobny live. I słuchajcie, już powiedzcie mi, dlaczego. Jakbyście chcieli już kończyć, to ja zawczasu mówię dobranoc. Właśnie będziemy powoli... Daj nam 5 minut, jeżeli chcesz, ja nam pożegnać osobiście, jak nie, to ci bardzo Mariusz. Dziękuję bardzo, Mariusz. Bardzo dużo wiedzy nam dałeś i cennych rzeczy. No, 2 godziny właśnie dochodzą. 2 godziny, tak, dlatego... Słuchajcie, jest taki temat, który większość osób podaje jako killer, większość badań podaje jako killer, a my się z Łukaszem trochę nie zgadzamy, bo dla nas to już to nie jest killer. Znaczy, to jest taki to jest już... gwóźdź do trumny. Tak, to jest skutek, a nie jest przyczyna. Skutek tego, co się działo. Mhm. I dlatego pewnie... trochę nie powiedzieliśmy o tym, bo być może spodziewaliście się, że tutaj padnie. My trochę ze Sławkiem specjalnie... No to padnie, to ale... To padnie, ale tak trochę... Przy okazji. No to co? Zdrada, moja. Zdrada, rodzaju. Nie? Tym killerem w związku, tym, który często jest takim... To jest taki, jak się jeszcze chwilę zaprzepaszczy, to jest taki... Tak, wepchnięcie albo dobicie tym tłuczkiem, tak?
To jest ten moment, kiedy już język bardzo się rozpada. I może właśnie, dużo trzeba siły, żeby tak, zdecydowanie. Dajcie może znać, bo ja myślę, że zdrada to jest temat kobyła tak zwany. To znaczy, jak wyjść ze zdrady, dlaczego zdrady się pojawiają, bo bardzo często ludzie mówią, zdrada po prostu to jest, wiesz, trwam do końca, jestem w trunie. Trwam do końca. Bardzo mistrzowskie to było. Powiem tak, bardzo często ludzie mówią, że wiesz, że zdrada to jest właśnie przyczyna, że ktoś zdradził i dlatego związek się rozpadł. Natomiast zdrada bardzo często jest skutkiem, znaczy coś się zdziało wcześniej. Na przykład tych 10 killerów po kolei się działo. Więc jeśli tam jesteście, bo może chcecie, to mógłby być dobry ten, albo macie... Tak nieśmiało proponuję. Tak nieśmiało proponuję. Czyli to jest dla was ważny temat. To walcie śmiało, bo my mogliśmy zrobić tak naprawdę 2 godziny live o samej zdradzie tak naprawdę. Jak wyjść ze zdrady. Nie chcę powiedzieć, jak wejść. Jak wyjść ze zdrady, jak przetrwać zdradę, jak uniknąć. W ogóle często przyczyny zdrady, tak, przyczyny zdrady. To jest ogrom rzeczy. Jeśli chcecie, to napiszcie, ewentualnie macie jakiś inny temat na następny live. No właśnie, bo my mamy dla was trochę tych tematów jeszcze. I mogliśmy zaplanować kolejny live. Co prawda, nie możemy obiecać, że będzie w przyszłym tygodniu, chyba że przyjdzie tam szkolenie. No może, zobaczymy, jak to może uzgodnimy. Dajcie tam jeszcze czas. Widzę, że zajmie się dużą popularnością i nawet ludzie oglądają potem. Magda cię napisała mi, że wczoraj, że ogląda po godzinach, bo jest kolejny, musi być na żywo. W sensie zaktualizowana. Zaktualizowana, co było ostatnio. Tak. Więc chcemy dla was zrobić kolejny live o relacjach, o innym aspekcie relacji. Mamy kilka pomysłów, o kilku robiliśmy ostatnio, mówiliśmy już ostatnio. Nie chcemy przedłużać, więc róbmy tak, że my wam... Może pod tym live'em napiszemy propozycję? O, zróbmy tak. Natomiast napiszcie, czy to ma zdradę. Sam tak, zdradę, bo może zdradę, jeśli tam jesteś, słuchaczu, oglądaczu. Słuchaczko, oglądaczko. To napisz nam, czy ta zdrada to jest coś, co chcecie. A jeśli chcecie coś innego, to my wam rzucimy parę tematów. Uzgodnimy ze Sławkiem, trzy tematy wam damy do wyboru i zrobimy wszystko, żeby jakoś w najbliższym czasie po prostu się znowu spotkać. Choć Sławek ma teraz 10-dniowe szkolenie, więc wiecie. Znaczy jest taki ambitny plan, że po prostu się urwiemy i którego wieczoru poprowadzimy. Tak, po prostu tak zrobić, tak. Ale nie możemy tego już dzisiaj obiecać. Mamy taki plan, wolimy zrobić niespodzianki kilka dni wcześniej niż obiecać dzisiaj. Będziemy o tym myśleli. Mariusz. Rozmawiać o zdradzie to chcecie z teoretykami czy z tymi, co praktycznie przeżyli? Słuchajcie, wiele osób przeżyło z jednej albo z drugiej strony. Coś innego pisze Angelika, przepraszam, czyli coś innego niż zdrada. Zagadaj. Ja sobie przyniosłem. Dobra. Trzeci raz wychodzę, jest trzeci upadek trenera. Dobrze, trzeci. Przecież to proste. Przyczyny zdrady to dzisiejsze wymienione killery. No w zasadzie Artur... tak. Okej, to w takim razie słuchajcie, Sławek poszedł właśnie w tym momencie, ja tutaj rozmawiam z wami, Sławek poszedł po nasze wypisane rzeczy i od razu wam rzucimy parę haseł, to może ja nie chcę zdrady. My też nie chcemy zdrady, Tomek. Zgadzam się, wy też pewnie nie chcecie zdrady. My chcemy żyć dobrze, fajnie. Mam tutaj Sławka, słuchajcie, przychodzi gościu zza ekranu i wybiera sobie różne rzeczy. Nie no, dam nam na wybór. Dobra, dam nam. Już wam się tłumaczę, czemu wyszedłem, bo tak się skupiłem na naszej rozmowie, poza tym, że musiałem wcześniej podpiąć telefon, że myśmy przygotowali, słuchajcie, 18 tematów live'ów. Ja z Łukaszem siedliśmy, kiedy o tym myśleliśmy, o czym warto mówić, o czym warto słuchać, co może być nawet interesujące. I tych tematów kilka przygotowaliśmy. I chcemy wam, ostatnio padły takie propozycje, dzisiaj wam chcemy podawać kolejne Dobra. Tematy. Więc, numer jeden. Co może prowadzić zdradę? Ale tak, mamy pierwszy, ten, który dzisiaj mówiliśmy. Zazdrość w związku z soundtrackiem Heja. Tak, razu, w tle. Tak? Zazdrość w związku, to jest numer jeden, skupcie się. Numer jeden, zazdrość w związku. Coś pozytywnego, słuchajcie. Tak. 5 rzeczy, które robią szczęśliwe związki. Czyli mamy zazdrość w związku, 2. 5 rzeczy, 5 wytrychów szczęśliwego związku. I rzecz numer 3. Wybieramy dla was jeszcze. Właśnie. Ustosunkujcie. To takie... Ten? Tak? 8? 8. A może jakiś numer? O dobra. Tak. Temat 8 dla was to 6 stereotypów związku. Tak, jak rozbić, żebyśmy chcieli wziąć na warsztat. Taki trochę live będzie inny wtedy. Tak. Bo weźmiemy sobie na warsztat stereotypy. Czyli jeszcze raz mówię. A. Bramka numer 1. Zazdrość w związku, 1. Czy może 2? 5 rzeczy, które robią, znaczy 5 wytrychów w związku, tak? 2 już się pojawia, pamiętacie? I rzecz 3, 6 stereotypów w związku, czyli bramka numer 1, bramka numer 2, czy bramka numer 3, w żadnej nie ma ząka, możecie tylko wygrać. Patrz, Marta co tu się wygra. 2 idą wszyscy, czyli jednak chcecie się dowiedzieć, co robić. Coś żeby pozytywnego ten. Wreszcie. Kto da więcej? Ktoś jeszcze tam? Uproszę bardzo, Sławka tutaj, aktywizujcie się. Udostępniajcie, klikajcie czy coś. Nie wiem, jeszcze naprawdę jak Zygmunt Heizer się robi. Ja nie wiem, mogę wam dać jeszcze, może dać wam jeszcze od 1 do 18, możecie wrzucić jakąś cyfrę. To nam tak na pałę, w sensie polecimy na rympał tak zwany.
I co teraz przygotujemy? Dobra, jeszcze jeśli ktoś jest, patrz, Marta też napisała mi tutaj, dwójeczka. No Marta, dobra, dwójeczka, słuchajcie, ja myślę, że nie ma co, czyli co? Nie ma co kombinować. Za tydzień dla was, albo najbliższy live, myślę, że to będzie za tydzień. Tak. Jakoś się tutaj dwa lub trzy też mamy. Asia, super Asia, dziękuję. Piszcie też później, byście tego live oglądali. Tak. My tak przeczytamy. Na razie numerem jeden dla was jest temat 5 rzeczy, które robią szczęśliwe pary. Numerem jeden jest numer 2. Na to wychodzi. Czyli 5 rzeczy, które robią, takich 5 rytuałów, 5 rzeczy, które robią szczęśliwe związki. Bramka numer 2 też. I teraz słuchajcie, ważne jest, bo te wszystkie lewy się zazębiają. No co robią szczęśliwe związki? Pewnie coś przeciwnego niż killerzy związków. Tak. Pewnie trochę z tych rzeczy, które robiliśmy ostatnio na live, czyli w jaki sposób zarządzają tą relacją, mają swoje zasady związku. Więc my będziemy chcieli tych 5 reguł, 5 rzeczy powiedzieć takie, żeby troszkę ominęły, to one pewnie się powtórzą, co było ostatnio, ale też podkręcą. Trochę z innej strony ubierzemy. Tak, nie było tym same, więc tym bardziej, że nie było was ostatnie to obejrzycie. Będzie fajnie. O czym mówiliśmy. A my dla was przygotowujemy 5 rzeczy, które robią szczęśliwe związki. I obiecujemy ci to jak zawsze, to będzie przygotowane na bazie naszych doświadczeń. Jesteśmy ludźmi badań? Związki. Badań. Tylko bez cytowania, bo to nie, bo to nie o to chodzi. Bardzo mi ciekawostek. Mnie bardziej interesuje, co robią realni ludzie, którzy znają Łukasz, ja, klienci coachingowi, te case'y i nasze życia, niż to, co piszą amerykańscy naukowcy. Taka słynna grupa społeczna, ale owszem, też badań na case'a naszych klientów, przyjaciół, znajomych. Doświadczenia. Ja osobiście od paru lat zbieram, to może nie ładnie zawsze, ale zbieram szczęśliwe związki, czyli zbieram osoby, które mają szczęśliwe relacje i pytam ich często, co robią. Właśnie dzisiaj jadę na szkolenie do Gajówki, to jest takie miejsce pod Warszawą, gdzie gospodarzami jest cudowna para, Mikołaj i Kasia. I to jest jeden z przykładów takiego szczęśliwego związku, więc nie omieszkam, ja już o tej parę zapytałem, nie omieszkam przez te 10 dni wypytać ich, moje osobno ich wypytał, żeby było ja, zacząłem się potwierdzić. Tak, żeby się potwierdzić, dobra. Jakich jest ich 5 rzeczy, które robią według nich szczęśliwe związki, albo co oni robią, że są szczęśliwi? No dobrze, to już wiemy, to co, słuchajcie, do następnego, w tych naszym cyklicznych już spotkaniach wychodzi. Napiszcie, że wam się jeszcze na koniec, że wam się, my już będziemy przyżegnali, tak. A wy napiszcie, że wam się podobało, co tak. Czego chcecie więcej, może macie jakieś sugestie dla nas na przyszłość. To jest ten moment, jeżeli bardzo chętnie... Jeżeli wstrzymywałaś się jeszcze, bo stwierdziłeś, no polecimy znajomym, ale nie wiem jak się chłopaki do końca sprawdzą, czy to jakieś głupoty gadać, czy sensownie. Tak. Jeżeli teraz kończymy, uważasz, że wiesz, było że dobre... mężczyzn poznaje się po tym, jak kończą, a nie jak zaczynają, to jest ten moment, więc dziękuję za dzisiaj, następnego. Teraz dziewczyny nie udostępnią. Więc udostępnijcie dziewczyny, no jeżeli i teraz chłopaki zakończę, też. To, ale tylko, umówmy się, tylko, że to było wartościowe. Tak, to i tylko jeśli jesteś z tym okej. Serduszko albo like będzie fajny, to jest oznaka, że ci się podobało. Udostępnienie tego dalej, zachęcenie innych ludzi, to jest jeszcze coś ważniejszego niż sama nasza satysfakcja. To jest puszczenie wartościowej wiedzy dalej, dzielenie się. Tak, tak całkowicie uważasz, serio. To było ważne. Tak, dla nas to jest trochę, teraz może dziwnie zabrzmieć, ale misja, tak, i też to nam też podobało się bardzo jak zawsze. Dzięki, Angelika. To robi, wiecie, nam takie coś fajnego, że my wiemy, że idziemy w dobrym kierunku, że robimy dobre rzeczy. To też na koniec dnia chodzi o to, żeby powiedzieć sobie, że macie ze sobą całkiem fajny związek, chłopaki. Dziękuję za dziękuję, Asiu. Dla nas to jest Dla nas to jest bardzo istotne, bo na koniec dnia, jak się kładziesz w łóżku, to fajnie jest wiedzieć, że robisz coś, co daje ludziom wartość. I to jest nasza misja trochę, dlatego... A na koniec, jak popatrzysz, zobacz, jak było fajnie, gdyby ludzie mieli szczęśliwe relacje w związku, ile mniej byłoby frustracji w korkach, w pracy, w ogóle klientów, świat, polityka by inaczej wyglądała. Kurde. Ludzie wchodziliby z domu szczęśliwi, wracali do domu, w którym są szczęśliwi, wychodzili na taką podróż dzienną do pracy. Jakoś byłoby fajnie i przyjemnie, moim zdaniem. Więc to jest to naprawdę częścią większej zmiany ludzi w świecie. Kochajcie się. Relacji. Kochajcie się. Po prostu końcówka. Było mi się buduniowo, cukierkowo, zaraz jednorożce. Tak, trzymajcie, dobra, będziemy spać. Musimy lecieć. Kuźde. No. Trzymajcie ciepło, to też miło było z wami spędzić ten wieczór. I tu Sławka wszystkich, tak, teraz tyle tu się mówią, papa. I tu, cześć. Tu jest kamera. Miałem montować nagranie audiobooka, ale spędziłem z wami 2 godziny, było miło, ciekawie, przyjemnie, rozwojowo. Tomek zna, Mariusz, Tomek, bo tam ten Mariusz z tobą też było bardzo miło i rozwojowo. Trzymajcie się cieplutko i do następnego, bo trochę zima nas zaskoczyła ostatnio. Jestem zaskoczony. Trzymajcie się, na razie, cześć.